Ghana! BCH, zostawiamy w domu ego. BCH i gramy na całego. BCH, nie zapomnijmy tego. Basket dla każdego. BCH, w domu zostaw ego. BCH, zagraj na całego. Dzień dobry, strefa Hanasa się kłania i dzisiaj Paweł Lończyk będzie naszym gościem, bo to oczywiście robimy dla was. No, mogę śmiało powiedzieć, że legenda z niejednego pieca chlebia, tu się już chichra, ale jeszcze go nie widzicie. Fajny facet, bardzo inteligentny, podobny do Michaela Schofielda, jeżeli ktoś oglądał, jak się nazywało ten serial? Prison Break. Prison Break, to właśnie Michael Schofield czeka na was. Tarczyńskie Arena Wrocław to miejsce, z którego nadajemy, jeżeli chcecie nabyć jakiś sprzęt, merch NBA, czy w ogóle tutaj związane z basket Hanasa, to sprawdźcie ten tutaj link, który widzicie na beleczce. Obóz w Jakuszycach, coraz mniej miejsc, naprawdę zostało bodajże 2 miejsca na pierwszy turnus. Wszystko wiecie, generalnie treningi dla dorosłych, panie mogą oczywiście uczestniczyć we wszystkich zajęciach dla kobiet organizowanych przez moją żonę Magdalenę Hanas oraz Dorotę Tulibacką, która prosto z Fuerteventury gorącej przyjeżdża i będzie robiła dla was powitania dnia, aquaerobik, zumbę, wszystko co chcecie, tańczenie na szpilkach. Potem dzieci będą grać w kosza po to, żebyście rodzice mieli czas dla siebie, no i zakończenie dnia, potem powitanie dnia, tak przez 7 dni. 2 miejsca na pierwszy turnus i po 4 miejsca na drugi turnus i trzeci, tak jak widzicie na plakacie. I uwaga, uwaga, tutaj walczymy, ale jest już jeden pierwszy uczestnik. Nie jest to Get Better, a jest to kamp z trenerem Szablowskim i ze mną i Kacprem, gdzieś tam Gordonem, który przyjedzie, może Leon przyjedzie, kto wie. Łączymy koszykówkę i niedenerwowanie swoich partnerek, że znowu gdzieś wyjeżdżacie, czyli kilka dni dobrego przygotowania przed sezonem, dużo koszykówki, dużo rzucania minigier, jeżeli jesteście zainteresowani, powoli sezon się zawodnikom kończy. Jeżeli chcecie w dobrym ośrodku, przepięknych terenach poćwiczyć z pełnym wyżywieniem, to serdecznie zapraszam. Basen, sauna, różne takie klimaty, bo to nowoczesny hotel Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach. Leon, przychodzę na ciebie, witam cię serdecznie. Paweł Leończyk, nie wiem, czy tu, mam nadzieję, że nie urwałeś nic, żadnego kabla. Leon, co u ciebie słychać? No bo chyba najważniejsza rzecz w tym momencie to twoja ręka, patrzę właśnie na nią. Nie możemy cię oglądać od jakiegoś czasu. Jak wygląda sytuacja z ręką? No, sytuacja z ręką wygląda już dużo lepiej. Wracam do zdrowia, wracam do normalnego funkcjonowania. Sam wiesz też najlepiej, jak to jest funkcjonować z jedną ręką. No. Też miałeś swoje problemy w pewnego czasu. Tak, i no nie jest to proste, ale wszystko się normuje i powoli wracam do treningu i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie jak najszybciej wybiegnę na parkiet. No bo nie wiem, czy możesz oficjalnie to ogłosić, to jest ostatni twój sezon? No myślę, że tak, oficjalnie na 99% to jest, tak mam w głowie poukładane, że to jest mój ostatni sezon i że tym sezonem kończę. No to tych meczów nie za wiele zostało, ale według algorytmów w playoffach Czarni Słupsk będą. No, mam nadzieję, że to się sprawdzi i tak właśnie będzie. Może niewiele tych meczów zostało, ale wydaje mi się, że jeszcze mam nadzieję, że pojawię się jeszcze na parkiecie i będzie szansa. Nagrywamy to dobre kilka godzin przed meczem ze Śląskiem Wrocław. Ten odcinek leci w zasadzie po meczu ze Śląskiem. Jaka jest szansa, że dzisiaj zagrasz? Bo to wiem, że to decyzja trenera, natomiast to jeszcze to zdrowie. W ogóle można, liczysz na to, że już możesz, jesteś gotowy do grania? Czy to jest tak, że jesteś w składzie? No, więc jak mówisz, trudne, że ten materiał... Nie, więc jak, nie, proste, bo ten, jak mówisz, że ten materiał idzie po meczu, to mogę, myślę, powiedzieć, że no raczej dzisiaj będzie jeszcze ciężko z tą moją grą, bo jeszcze nie jestem w takim treningu. Okay. 5-5 na kontakcie, już robię dużo rzeczy z piłką, ale jeszcze nie spróbowałem sam siebie w takim normalnej grze, więc myślę, że dzisiaj
na pewno nie zagram. Zobaczymy, co z następnym meczem. Robię wszystko, żeby być gotowym i wydaje mi się, że jeśli będzie wszystko w porządku, to może być tak, że wybiegnę na parkiet w kolejnym spotkaniu. Bardzo dużo pytań jest do ciebie na Facebooku, Instagramie, na Twitterze. Na wszystkie postaramy się... Zapowiedziałeś inteligentny, że ty tak jak? Inteligentny. Nie, no, mam nadzieję, że sprostam teraz wyzwaniu. Nie, no ogarniesz chyba. Tak mi się wydaje, że no, takiego gracza też uchodziłeś. Jak ty tak teraz patrzysz przez całe swoje życie? Zobaczyłeś koszulkę spójni, tam zaczynałeś. Czas szybko zleciał. Jak sobie tak na szybko myślisz, to jakie masz takie obrazki teraz? Jak cię pytam, że to tak szybko zleciało, to co teraz widzisz tą całą swoją karierę? Jak twoja pierwsza myśl, która do głowy ci przychodzi? Wiesz, na pewno ten czas szybko zleciał i to tak się wydaje. Wiesz, jak jesteś zawodnikiem, że z meczu do meczu, z treningu na trening, że ten czas wolno płynie i to wszystko tak się powoli toczy, ale jak teraz patrzę już z perspektywy tych kilkunastu lat tego swojego grania, to ten czas zleciał szybko. Nawet nie wiem, kiedy to się stało, że nagle mam 38 lat i mówię o tym, że to będzie mój ostatni już sezon i to jest zostało tych kilka spotkań tylko tak naprawdę do rozegrania. Wiesz, wspaniała przygoda, myślę, że każdy tak powie, trochę mnie zwiedziłem, dużo ludzi poznałem, zbudowałem wspaniałą rodzinę, dzięki też tak naprawdę koszykówce, bo dzięki koszykówce poznałem swoją żonę, mam fantastyczną rodzinę i tyle wspomnień, które zostają, że na całe życie, przynajmniej nawet z tobą, ciebie poznałem, przecież znamy się od 20 lat, kiedy zaczynaliśmy w tych kadrach młodzieżowych, więc zobacz, dzięki temu mnie zaprosiłeś dzisiaj, dzięki temu jestem tutaj u ciebie, że się znamy tyle lat i no fantastyczny czas. Jaka taka jedna myśl, no ciężko powiedzieć. Na pewno mam tak poukładane już w głowie, że wydaje mi się, że nie będę gdzieś tam za tym bardzo tęsknił, bo staram się patrzeć na to w ten sposób, że coś się kończy, coś zaczyna, czekam na jakieś nowe wyzwania, na to, co przyniesie mi dalej przyszłość a na pewno koszykówkę będę, to granie zawodowe, bo mam nadzieję, że nie rozstaję się z koszykówką tak na dobre, będę wspominał bardzo fajnie. Czekasz na wyzwania? To ja już oficjalnie zapytam, czy jeżeli już nie będziesz grał, czy odpalamy BCH Paweł Lończyk w Słupsku? Na pewno wszystko jest do ustalenia. Słuchaj, no, ciekawe. Zainteresowałem się tym tematem. Na pewno. O tym, co rozmawialiśmy tutaj za kulisami, to bardzo fajny projekt. Ja śledzę twoje media społecznościowe, śledzę to, co ty robisz, więc słuchaj, zapału tobie nie brakuje. Mam nadzieję, że przede mną, tak jak wspomniałem, otworzą się nowe perspektywy i coś będzie fajnego do zrealizowania. Wiesz, ja mam takie, po tym, to już tak naprawdę, drugiej lidze, jeszcze nawet w pierwszej grałem z Polonii Leszno, potem w Rydzynie, to jednak już łączyłem pewne funkcje, ale grając tylko w Ekstraklasie nie masz czasu na nic i troszkę się ograniczasz. Mam wrażenie, chociaż pewnie jest teraz tak, jak słucham chłopaków, że oni się gdzieś szkolą, mają czas na to. Nie wiem, czy to wynika z tego, że teraz się raz trenuje dziennie, no bo wtedy jak trenowaliśmy dwa razy po 3 godziny, to na nic nie było czasu. Jedyne, o czym marzyłem, to położyć się spać. I dążę do tego, że koszykówka troszeczkę, ten sport zawodowy, przynajmniej w takim wydaniu jeszcze, jak ja się załapałem, to trochę ogranicza rozwój człowieka. Można, ktoś powie, przecież można by się rozwijać dodatkowo, ale naprawdę, to były mordercze treningi i człowiek myślał jedyne o czym, to się wyspać, zjeść i potem jest drugi trening. Wiesz, to prawda, na pewno można jak pewne rzeczy połączyć, bo nie jedna osoba to pokazała. Kwestia jest tego, że zależy gdzie się jest, w jakim zespole też, jaka intensywność tych treningów jest, wiesz, no, byłeś u trenera Urlepa, jak tam te treningi wyglądały. No, tak 3 rano, 3 wieczorem. No dlatego mówię, to pomiędzy treningami jedyne co robisz to jesz i śpisz pewnie i wstajesz. No jeszcze było wideo po treningu. Więc no to jest, tak, wideo z treningu jeszcze co było, nie było tylko wideo po meczu czy przed meczem, tylko było wideo czasami z treningu, bo treningi były nagrywane, więc to po prostu była taka dawka koszykówki mordercza. Ale wiesz, ja nie wiem jak to jest, bo ja tak naprawdę swoją karierę zaczynałem od pierwszej ligi i w pierwszej lidze do tej pory już nie miałem styczności, więc ty wiesz, jak, bo sam wspomniałeś, że grałeś też teraz w drugiej lidze, więc nie wiem jaka tam jest intensywność treningów. Podejrzewam, że jest może raz dziennie był trening. Tego mniej, więc tego czasu może trochę takiego na inne nawet myślenie czy inne aktywności jest trochę więcej.
ale ja już od jakiegoś czasu planuję sobie powoli, co będę robił, czym się chcę interesować. Wiadomo, przy tej koszykówce chciałbym zostać. Wiadomo, to są takie plany, nie chcę powiedzieć, że początkowe, bo nie wydaje mi się, ale wiem, co chciałbym robić mniej więcej, przynajmniej jak chciałbym zacząć. Na pewno chciałbym przy tej koszykówce zostać i coś z tym robić. W jakiej jeszcze tam dokładnie roli, wiesz, to wszystko jest otwarte. Tak jak wspomniałem, ja czekam na jakieś nowe rzeczy, nowe wyzwania. Czasami jest tak, że wiesz, kończysz coś i coś ci życie przynosi innego. I czasami jesteś zaskoczony tym, ale to jest, może będzie jakiś fajny projekt, czy coś fajnego życie przyniesie i na pewno na to czekam. To dobra. Zaczynaliśmy razem, tak jak wspomniałeś, to początek 2000. Bodajże ty też chyba trzy, tak ja oficjalnie 3-4 sezon, chyba nawet byłeś w tym ekstraklasowym klubie Spójni wtedy, prawda? Więc tak, to był sezon 2003-2004, to był taki mój pierwszy, ale styczność z tą seniorską koszykówką. Ale pytanie moje jest takie, czy przez te wszystkie lata trenuje się mniej, lżej, ciężej, jak to jest? Inaczej. Co to znaczy? Masz więcej, no to opowiedz. Słuchaj, no tak jak wspomniałeś, to zaczynając od początku, okres przygotowawczy. Okres przygotowawczy teraz wygląda inaczej. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś się jeździło na obozy. I te obozy, czy w góry, czy gdzieś nad morzem, czy do jakiegoś ośrodka takiego, gdzie byłeś zamknięty przez 10 i 2 tygodnie i tam tych treningów była, tak naprawdę byłeś tam, że trenowałeś i jadłeś i spałeś. I tak to wyglądało. I treningi na stadionie, tak naprawdę te początkowe treningi to były lekkoatletyczne. Przygotowywałeś się prawie, że jak lekkoatleta, jakieś płotki, jakieś sprinty, bieganie. Ja pamiętam jeszcze skip A ze sztangą na plecach. Siłownia całkowicie inaczej wyglądała. Więc to się wszystko zmieniło, bo teraz ja już od dobrych, no nie, może 10 lat powiedzmy, kilkunastu lat nie mieliśmy treningów, czy nie byliśmy na obozie. I nie byłem na obozie takim przygotowawczym, że wyjeżdżasz gdzieś z całą drużyną i jesteś skoszarowany jak w wojsku na kilkanaście dni. Całkowicie inaczej wygląda trening, całkowicie inaczej wygląda siłownia, więc to na pewno wszystko się zmieniło. Trening jest bardziej, jest intensywny, ale często jest krótszy. Siłownia jest z kolei też inna, to wszystko się pozmieniało, teraz jest, przez zawodnicy są bardziej atletyczni, bardziej fizyczni niż to było kiedyś. Nie chcę ujmować nikomu, bo kiedyś po prostu inna była koszykówka, inaczej się do tego przygotowywałeś i tak samo inaczej się przygotowujesz teraz do tych wymagań, które są teraz. No ale to widać, że to jest zupełnie inny basket, bo tak jak mówisz, bardzo dynamiczny, bardzo atletyczny. Tobie się to wszystko podoba? No bo wiadomo, PESEL goni, nie jest już łatwo. Chociaż ty też nigdy nie bazowałeś, że będziesz dunki robił. Nie byłem nigdy dynamiczny. Bardziej byłem taki fizyczny, wiesz, taka fizyczna walka. No, ogólnie, ale jak się to... Spokojnie się odnajdujesz tym wszystkim, nie? No tak, wiesz, przechodzisz, jak to się wszystko zmienia, ten trening się zmienia, to też samoistnie przechodzisz taką trochę transformację, tak? Że musisz się do pewnych rzeczy dostosować. Jak się nie dostosujesz, no to nie nadążasz za tym. Więc myślę, że w jakiś sposób starałem się dopasować do tego wszystkiego, co się dzieje i na treningach, i na meczach, na boisku, jak to wszystko wygląda. Wydaje mi się, że nigdy gdzieś tam nie odstawałem. Tak jak wspomniałeś, ja nie byłem zawodnikiem nigdy dynamicznym, ale też trochę nie ujmując, ale specyfika naszej ligi jest taka, że to jest liga, nie jest dynamiczna może, że nie ma u nas graczy wielu takich mega wyskakanych, którzy są dynamiczni. Ale nie, mówmy się, w ekstraklasie trzeba być dynamicznym, żeby grać. Nie mówię, okay, byłeś, masz rację. Tylko, że specyfika tej ligi jest taka, że ona jest bardziej fizyczna, że wszyscy, nie wiem, czy zwróciłeś teraz uwagę, często jest tak, że przyjeżdżają do nas zawodnicy zagraniczni i mówią, że u nas jest, że są zdziwieni, że nasza liga jest tak fizyczna. Może ona nie jest... Tyle się hebluje, tak? No, że po prostu tutaj trzeba, żeby wygrać mecz, musisz po prostu fizycznie walczyć. Tu nie możesz przyjść, wiesz, rozkojarzony i nie wstawić, że tak powiem, swojego ciała, nie poświęcić swojego ciała, żeby wygrać mecz. Tu musisz wyjść fizyczna, czasami jest taka ciężka orka, żeby napracować się trzeba na parkiecie. Chodzi mi o to, rozgraniczyłbym tą dynamikę od fizyczności. Dynamika to jest to właśnie, że jesteś szybki, wyskakany, tak? No są oczywiście tacy zawodnicy i wiadomo, że tą dynamikę i tą jakąś szybkość musisz mieć, żeby na tym poziomie dobra, a koszykarsko? Grać. Koszykarsko? Kiedy ten? Ja lubię porównania tych epok, trochę trudne pytania.
No to jest trudne pytanie, wiesz, bo powiedziałbym, że to też się trochę zmieniło i nie chciałbym powiedzieć, że kiedyś było gorzej czy lepiej. Wydaje mi się, że było po prostu inaczej, wiesz. Ja podziwiałem, ja się wychowywałem na tych zawodnikach lat 90., bo to jest dla mnie ta koszykówka, kiedy ja zaczynałem się raz, że interesować, dwa, że trenować tą koszykówkę. Więc dla mnie zawodnicy taki, jak zawsze powtarzałem, że dla mnie takim idolem to był Adam Wójcik i on dla mnie to był najlepszym koszykarzem. Ale Adam Wójcik i dzisiaj za 20-30 lat by sobie pewnie poradził, tak będzie. No myślę, że tak. To samo, nawet wczoraj rozmawialiśmy z chłopakami w szatni, wspominaliśmy te czasy, bo przyjechaliśmy do Wrocławia, wiadomo, dla mnie to była, wychowywałem się na tej koszykówce, jak oglądałem te pamiętne finały Śląsk, Anwil, czy wtedy to jeszcze Nobiles. No. To były dla mnie, wiesz, takie pamiętne czasy, no mega. Albo jak Śląsk przyjeżdżał do Stargardu na mecze, no przecież to było, kurczę, święto niesamowite. I zawsze to były takie mecze, wiesz, wynik po 58-56, taka mucka totalna, ale wspominaliśmy te czasy z chłopakami i ja od razu mówiłem, że Adam Wójcik na pewno w tych czasach spokojnie by był dalej taką gwiazdą, jaką był. Myślę, że Dominik Tomczyk to byłby gracz euroligowy, może nawet teraz, wtedy tak samo, tylko że on miał, no jego trapiły te kontuzje zawsze, ale ten jego poziom grania Euroliga. No i wiesz, no to taka, myślę, że oni na pewno by się odnaleźli w tej koszykówce, co jest teraz. Nie? Wspomniałeś, że liga jest fizyczna. To kto jest najbardziej fizyczną drużyną teraz obecnie w PLK? Jak z tego, co widziałeś, to grałeś, tego tak? Sezonu, tak? Rozmawiamy. Ten sezon, no. Na pewno Anwil, nie przez przypadek jest na pierwszym miejscu, nie dałoby się tutaj tego, wiesz, bez ich fizyczności na pewno zrobić. Tutaj wiadomo, że dochodzą inne rzeczy, tak? Dochodzi szeroka rotacja, dochodzi jakość koszykarska, ale bez fizyczności na pewno nie dałoby się tutaj być na tym pierwszym miejscu. Tref, który wydaje mi się, że jeśli gra na swoim poziomie fizycznym, jest bardzo ciężką drużyną. Jeśli chcesz z nimi rywalizować, musisz tą fizyczność u nich z nimi ustać. I wtedy my to przynajmniej pokazaliśmy, wydaje mi się, w sumie dwa razy z nimi wygraliśmy. Więc w tym meczu w Sopocie, a szczególnie w tym meczu u nas, gdzie staliśmy im fizycznie, mocna była taka, wiesz, bijatyka. I tym ustaliśmy mecz i na koniec przechyliliśmy gdzieś tam szale zwycięstwa na naszą korzyść. Oni dwa mecze bardzo ciężkie, dostaliśmy niezły łomot od Spójni. Te mecze na pewno były takie, że Spójnia pokazała, że fizycznie jest bardzo mocna. Chociaż te wyniki gdzieś w innych spotkaniach też czasami nie pokazują, bo jestem zdziwiony, bo po tych meczach z nami wydawało się, że Spójnia ma mega potencjał na to, żeby być nawet gdzieś tam w czwórce, ale gubi punkty gdzieś w spotkaniach, wydaje mi się, w takich, których nie powinna. Na pewno Szczecin ma potencjał na to, żeby być mega fizyczną drużyną, a gdzieś może do końca tego nie pokazywał jeszcze, ale teraz dwa transfery na pewno gdzieś będą, myślę, zbliżać się do tego poziomu, przynajmniej tak to powinno wyglądać, który jakby sportowy, który mają. Dobrze, Leon, zaraz sobie przejdziemy do pytań, bo to jest, tak jak wspomniałem na początku, dla was oczywiście, bo oglądacie, jeżeli dotrwaliście do tej minuty, to naciśnijcie ten kciuk w górę i zasubskrybujcie kanał. Leon, próbujemy Gaminate'a. Dawaj, dałeś tutaj jakąś Gaminate, zupkę. Nasz partner, zapisałem sobie, to jest Energy, energia, będzie cię trzymało, jak ci kichy przetrzepię. Nie będę spał dzisiaj. Leź do kibelka. Uwaga, produkt nawadniający, jedyny na rynku, który ma wszystkie 6 elektrolitów, jeżeli dobrze zapisałem. A w ogóle, jeżeli macie pytania, to Gaminate jest na tyle super ekipą, ale za memłaj. Łyżkę dajesz jak do zupy, super więc. Super ekipą, bo na każde pytanie każdemu klientowi odpowie. Memłaj, teraz ja za memłam. Łyżkę, tylko oblisz łyżkę. Słuchaj, działa jak kawa, 3 razy dłużej niż kawa. Ile kawy pijesz dziennie? Ja nie piję kawy. Jak nie pijesz? Naprawdę, że... nie. No, to znaczy dzisiaj piłem, ale tak tylko dla smaku. Ja nie jestem kawowy, bardziej herbata dzisiaj na śniadanie. Dosłownie. Nie. Ale nie, my, ja z moją żoną w ogóle. Wszyscy się z nas nie śmieją, ale po prostu my jesteśmy z team herbata, nie kawa. Ty teraz jesteś team... Czekaj. Możesz to położyć na tym. Team Gaminate, słuchaj, nawodnienie dla ciebie, to jest z kolei puszeczka Hydration. Przyda się. Elektrolity się przydadzą, zwłaszcza jak już po sezonie będziesz, usiądziesz w weekend z kolegami. Bidonik dla ciebie. Bidon dla mojego synka, na pewno się ucieszy. I, a ja na białeczko. I płyta, masz jeszcze odtwarzacz CD w aucie? Odkopię gdzieś od rodziców, słuchaj, albo...
albo nie wiem, pamiętasz, miałeś Walkmana? No Walkmana, Discmana. Ja gdzieś mam Discmana, słuchaj, u moich rodziców jeszcze, także odkopię go, może jeszcze działa, na baterię się wsadzi, będzie może... Będzie co słuchać. Bez antyszoka, bo wtedy trzepało, jak wiesz, bez antyszoka Discmana miałeś, to wiesz, każdy wstrząsnął, przerywał. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle. Było, no. W związku z tym, kapela The Bullseyes, Lock 7, puszczam szybko ich zajaweczkę i zaraz wracamy. Can't stop checking all you have. I have no discipline, so I'm crushed with the big side. So happy is the shit of the mind. You live my dream life. Jesteśmy z powrotem, zamemłane, ja też. Próbuję. Jak Leon. Pijemy. Ale będziesz chodzi. No mam nadzieję, że wiesz, przyda się, bo długa rozmowa przed nami. W orbicie. Żebyśmy nie spali. Długa, długa, komfortowo, bo nie musimy ten, nie musimy się nigdzie śpieszyć. No i co tam w szkole, słychać? Czekaj, zadzwonię. Akurat mój młody jeszcze w szkole, tak, no ale... Nie, no słuchaj, no wszystko dobrze, no tak jak wspomniałeś. Ręka wraca do zdrowia, wracam do treningów, w życiu wszystko dobrze poukładane, więc żyję sobie komfortowo, swobodnie, szczęśliwy. Ale jeszcze pomęczę cię o to, dlaczego chcesz skończyć. Kończysz, bo masz już dość, jesteś zmęczony. Kończę, bo wiesz, no raz, że wracając nawet już do Słupska, rozwiązując kontrakt z Treflu, wiesz, nie wiedziałem tak naprawdę, co mnie czeka i nawet już wtedy żyłem z taką świadomością, że może to być nawet mój ostatni sezon, a tak naprawdę trafiła się ta umowa tutaj w Czarnych, wydawało mi się, że to wiesz, też będzie coś takiego fajnego jeszcze wrócić tutaj do Słupska, gdzie mieszkam, będę w domu, poczuć trochę tych kibiców słupskich, wiesz, trochę może ten ogień jeszcze gdzieś tam rozpali się we mnie i faktycznie, wiesz, mam taki zapał dalej, wiesz, do tego grania, ale myślę, że też nadszedł taki czas, fizycznie czuję się dobrze, myślę, że spokojnie, wiesz, daję sobie radę na parkiecie, wiadomo, ta kontuzja gdzieś tam trochę mi przeszkodziła w tym, żeby kolokwialnie rozwinąć skrzydła bardziej, ale to jest taki czas, myślę, fajny, żeby skończyć. Tak jak ci mówiłem, już jak, tak jak wspominaliśmy w tej rozmowie. No, czekam na nowe rzeczy też, które przyniosą. Chcę wrócić do zdrowia, chcę wrócić do dobrej, wiesz, formy fizycznej jeszcze na te ostatnie mecze i w takim dobrym stanie zdrowia myślę, że fajnie by było skończyć. Pytania zaraz będą, tak, zaraz wjedziemy najpierw na Instagrama, to połechtajmy trochę ego kibiców ze Słupska. Co jest takiego w tej sali, oczywiście oldschoolowej i tak dalej, magicznego, że jak już mecz się zaczyna, czy nawet te pół godziny przed meczem, tam już no, czuć, że grasz w tej ekstraklasie, czuć, że jesteś w Słupsku, no wiele lat tam grałem w tej hali i lubiłem tam grać, tam się fajnie gra. Co jest magicznego? To jest jedna z tych hal w polskiej ekstraklasie, że rzeczywiście tam chcesz grać. Zacznijmy od tego, że nie ma takich wiele miejsc w naszej lidze, gdzie jest taka atmosfera. Było mi dane, wiesz, grać jeszcze we Wrocławku i na pewno można to porównać tutaj. Słupsk w ogóle porównuje i Wrocławek, taki wiesz, znak równości między tymi zespołami, tymi trochę nawet miastami bym postawił. Co jest takiego, wiesz, Gryfia sama w sobie, to jest ten klimat jeszcze tych lat takich 90., nawet jeszcze trochę wcześniej, gdzie kiedyś się przychodziło na mecz, wiesz, kiedyś tam były i pewnie jakieś fajury. I... Te panie sprzątaczki już takie niby się uśmiechają, a z drugiej strony już są, wiesz, o, przyjechali. Przyjechaj, no, ale... Wiesz, dalej po lewej stronie zapiekanki, nigdy tej zapiekanki nie zjadłem tam w tym sklepiku, nie wiem, czy ten sklep da, jest jakiś tam popcorn pewnie jest, nie wiem, czy zapiekanki, ale tam, aha, mówisz o tym, jak na basenie się szło, tak, nie, to już nie ma tych zapiekanek, no, trochę to już, wiesz, odeszło, ale jest ten klimat, wiesz, blisko jest ta długa trybuna, taka wysoka, która jest, wiesz, tak nad tobą, jakby nad tym całym parkietem trochę wisi i ci ludzie, masz wrażenie, że ci ludzie prawie tam cię mogą dotykać. Sama specyfika tej hali sprawia to, że już jest ciężko dla, czasami nawet i dla zespołu gospodarzy, bo wiesz, jak ktoś jest, masz zawodników takich, którzy nie są na to gotowi, na to, co się będzie działo na tej hali, na tą presję, która jest, to czasami nawet i dla gospodarzy, czyli dla nas jest czasami ciężko nawet grać i no były i w tamtym sezonie, i w tym sezonie takie mecze, że
że nie mogliśmy jakby się otworzyć, nie? Całych tych naszych możliwości, które mamy i czasami ten doping też i gospodarzy może przytłoczyć, no ale na pewno jest tak, że goście przyjeżdżają, jak nie mają tego u siebie, to mogą poczuć się niekomfortowo w tych warunkach. No dobra, no słuchaj, no nie można też super turbo pudrować, ale to oczywiście mówię o jednostkach teraz, bo tak jak wspomniałem, atmosfera jest mega. W Słupsku bluzgi się zdarzają w kierunku przeciwników, to normalne, ale w waszym kierunku też czasami słychać pojedyncze głosy? Wiesz, no też się zdarzałem, jak wszędzie, to jest tak jak wszędzie. Kibic jest taki sam, myślę, wszędzie, kwestia jest taka, wiesz, no wszystko determinują wyniki. Nieraz się zdarzyło, czy pamiętam w tych czasach, kiedy jeszcze za starych czarnych, tak, z 10 lat temu, czy nawet teraz, jak się zdarzają takie mecze, gdzie są fragmenty, albo nam nie idzie, albo jeszcze jest końcówka meczu i ten wynik jest niekorzystny, albo my mamy słaby okres, że 2-3 spotkania graliśmy gorzej, to słychać, wiesz, jest ławka niestety, a za nami siedzą kibice i słychać te różne teksty, które gdzieś tam lecą za nami, ale wiesz, no ja wolę pamiętać te rzeczy, które są dobre i kiedy najlepsze są fragmenty, wiesz, kiedy jest ten moment w meczu, że kilka punktów rzędu rzucasz, że jest dobra obrona i nagle ten ogień się rozpala i hala wstaje i nie słyszysz własnych myśli. Jest tak głośno, że jak później przychodzę do domu, to przez parę godzin jeszcze w uszach, wiesz, w nocy mam ten tumult, który był na hali. No dobra, Leon, przechodzimy na pytania z Instagrama. Zobacz, jaką Marcin Pernak zrobił fantastyczną graficzkę specjalnie dla ciebie. Ja też zaraz kibicom wyświetlę na pełen ekran. Zawodnik Piotri pyta, zawodnik z największym basketball IQ, z jakim grałeś i przeciwko któremu grałeś? Wow, no ciężkie pytanie, bo dużo tych zawodników było przez tyle lat, żeby sobie kogoś przypomnieć. Wiesz co, może trochę nie będę oryginalny, nie wiem, ale grałem w Treflu jeszcze parę lat temu, przyszedł do nas, to był ten fakt, no ten słaby sezon, gdzie ledwo się utrzymaliśmy, ale przyszedł do nas już też u schyłku swojej kariery taki zawodnik, Słoweniec, Sasza Zagorac. On, nie wiem czy pamiętasz, on w tym mistrzowskim, na mistrzostwach Europy ze Słowenią, co tam Luka dopiero zaczynał, ale Dragić był chyba MVP, to on był w składzie. Powiem ci, że on już nie miał ciała na takie granie mega, ale co miał koszykarskie takie, wiesz, umiejętności, rzut miał niesamowity, taka pozycja numer 4, trochę taki misiu, ale rzut niesamowity i z nim się bardzo przyjemnie grało. To był mega inteligentny facet, a boiskowo po prostu, no, naprawdę kozak. To na pewno mogę powiedzieć o nim, że taki zawodnik, który już, no wiadomo, u schyłku te swoje kariery, ale grał większość głową, nie ciałem. Wiesz, no często te boiskowe IQ najczęściej mają rozgrywający, powinni przynajmniej mieć, bo oni jakby dyrygują. Tutaj na pewno mogę wspomnieć o Kamilu Łączyńskim, bo z Kamilem się bardzo przyjemnie grało. To jest na pewno rozgrywający, który przede wszystkim myśli o drużynie, który przede wszystkim myśli, jak zadowolić kolegów. I to jest, myślę, jego największa taka zaleta, że inni się czują przy nim dobrze, grając z nim. Więc to jest na pewno, tutaj jest Kamil. Kamila też bym wymienił. A przeciwko którym grałem? No na twojej pozycji chociażby. To już nawet podkręćmy IQ, ale też wiesz. No na pewno Filip Dylewicz, bardzo, bardzo sprytny zawodnik i przeciwko któremu się zawsze ciężko grało, bo ten wachlarz umiejętności miał bardzo duży i na różne sposoby zdobywał swoje punkty. Wiesz, grałem przeciwko Hiszpanom, przeciwko braciom Gasol, ale to był tak naprawdę pojedynczy mecz. No oni są z takiego levelu, który jest no, gdzieś tam nieosiągalny. Do końca życia. No tak, wiadomo, no to na pewno oni, no bo oni by nie grali na tym poziomie, gdyby nie mieli swojego takiego tego koszykarskiego IQ. A co wyczułeś, jak oprócz tego, że byłeś podjarany pewnie, że ich gdzieś tam bronisz, to co ci się rzuciło w oczy, jak teraz myślisz o tym? Wiesz co, bo to pewno było na Europie.
Na Eurobaskecie w 2011, tak, na Litwie. Wiesz co, no na pewno tacy są ogromni przede wszystkim, nie? Że przy takim wzroście niesamowicie się ruszają i mają bardzo wielką łatwość w tym wszystkim, co robią. I co czułeś, jak Gasola miałeś kryć? Wiesz co, no taka trochę, to nie jest bezradność, wiesz, bo wiesz, o co chodzi, bo nie myślisz wtedy w tym momencie, że jesteś bezradny, nie? Bo myślałeś, żeby tylko mnie nie opierdolił na low poście. No wiesz, robiłeś wszystko, żeby, wiesz, nawet żeby, to już nie chodziło o sam low post, ale wiesz, starałeś się, żeby może gdzieś tam go zastawić dobrze, bo to było już wyzwanie. Ale powiem ci jedno, że abstrahując od nich, ale na przykład był wtedy też w składzie Serge Ibaka i wiesz, no gościu fizycznie niesamowity fizol. I ja byłem trochę, pamiętam wtedy, nie, że trochę byłem, bałem się jego strasznie, ale byłem trochę rozczarowany tym, wiesz, bo facet ale czemu, był, że duży, tak? Że duży, że silny, a wcale nie zrobił na mnie wtedy takiego wrażenia z boiska. W sensie takim, że może to też było tak, że wiesz, tam główną rolę grali bracia Gasol, wiesz, cała gra była pod Navarro ustawiona, Ricky Rubio i on był gdzieś taki w cieniu i może nie mógł rozwinąć skrzydeł za bardzo i trochę był taki stłamszony, ale jak to zapamiętam na przykład jego, że byłem trochę rozczarowany, bo jak pamiętam go z NBA, to niesamowity fizol, wiesz, wszystko tam kończył z góry, a tutaj jakby nie mógł tego pokazać i koszykarsko też gdzieś tam wtedy... No nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak go oglądałem, wiesz, sprzed ekranu telewizora, nie? No dobra, no ale tak jeszcze chwilę pociągnę ten temat akurat przeciwko tej... I tam ile minut zagrałeś? To było chwilę? 6 punktów rzuciłem. No nie, z 15 minut grałem. 15 minut było. Dwa razy tak fajnie, wiesz, objechałem Reyesa na przykład, nie? No i właśnie te wspomnienia. Co takiego było wyjątkowego w tej drużynie, wiesz, hiszpańskiej? Bo to się mówi, że to jest najlepsza liga w Europie. Reprezentacja Hiszpanii przyjechała. No różnica między, porównałbyś Polskę a Hiszpanię. Co ci się, taka pierwsza myśl? Wiesz co, to też był nasz pierwszy mecz na mistrzostwach, ich pierwszy mecz. To zaraz ci powiem taką fajną ciekawostkę, co ja wtedy zauważyłem, ale to jeszcze wracając do samego poziomu. My w ten mecz tak naprawdę mogliśmy wygrać, bo tam się wszystko decydowało na jedno posiadanie. I patrząc z perspektywy czasu i w ogóle tych mistrzostw, to Hiszpania pewnie nas trochę zlekceważyła i dlatego my graliśmy z nimi, no tak, taka, to, wiesz, nie boję się tego powiedzieć, bo graliśmy z nimi jak równy z równym wtedy, ale wiesz, ale oni zdobyli mistrzostwa Europy, a my odpaliśmy z grupy, więc samo to pokazuje. Wiesz, no ich pokazuje to, jaki oni mieli potencjał, że gracze, których oglądasz w NBA, tak jak mówię o Ibace, on tam nie stanowił jakiejś wielkiej siły w tym zespole, wtedy, wiesz. I to pokazuje o tym, jaki to był potencjał tej drużyny. Taki Felipe Reyes, wiesz, który w Realu Madryt całą karierę grał, on tam był graczem, który wychodził na 10 minut, na kilkanaście minut, nie? Tam Gasole, wiesz, tak naprawdę mogli grać z jedną ręką w kieszeni i to by wystarczyło pewnie. Nie chcę nam, wiesz, jakby tutaj umniejszać, bo to był naprawdę fajny mecz dla nas i na pewno wielkie wydarzenie, no dla mnie to było, wiesz, zagrać przeciwko... Czy to jest mecz, który, możesz powiedzieć, że taki twój w top 3? Wiesz, na pewno przeciwko najbardziej topowym najlepiej zawodnikom, nie? Bo to na pewno te mistrzostwa, jeszcze graliśmy przeciwko z Litwinami, gdzie wtedy zaczynał młody Valanciunas, wiesz, był taką wschodzącą dopiero gwiazdą, przeciwko Turcji, gdzie tam, wiesz, był Turkoglu, Kanter, który też dopiero zaczynał swoją karierę i no kurczę, no miałeś, grałeś z gośćmi, dotykałeś i kryłeś ich, co wiesz, do tej pory oglądałem ich w telewizji i no to było dla mnie, wiesz, takie no fajna podjarka. I nie? Zrobiłeś 6 oka na Hiszpanii. Oka na Hiszpanii, słuchaj, tam z Portugalią graliśmy, to double-double chyba zrobiłem. Nie, więc... no mówię mega i tak sobie myślę, kurde, ja też mógłbym w NBA zagrać, nie? Na przykład miałeś takie coś, mówisz, w Europie, są takie pewnie czasami zastanowienia. Wiesz, nie chcę tak gdybać, bo to jest takie gadanie, wiesz, no wiadomo, wiesz, strasznie. Słuchaj, do NBA to jest pewnie nieosiągalny był poziom, wiesz, a nie wiem, co by było, wiesz, kiedyś było, tak mi się wydaje, kiedyś było trochę ciężej wyjechać za granicę z polskiej ligi. Teraz nasza kadra od paru lat gdzieś tam osiąga te wyniki i tych chłopaków gdzieś biorą, już nie mówię tak, że oni wyjeżdżają do topowych klubów za nie wiadomo jakie pieniądze, ale pewnie jest teraz trochę łatwiej wyjechać do klubu takiego za pewnie nawet mniejsze pieniądze niż dostaniesz w Polsce, ale z perspektywą taką, że możesz się pokazać i możesz gdzieś tam, wiesz, spiąć się do góry. To może teraz jest troszeczkę łatwiej. Mi nie było nigdy dane... Tak naprawdę nie miałem nigdy takiej propozycji, nie wiadomo jakiej, żebym rozważał to, że idę tam, spróbuję, bo nigdy czegoś takiego nie było. Jakieś takie, wiesz, może małe rzeczy, ale to nigdy się nie rozwinęło do takiego etapu, żebym miał się zastanawiać, czy wyjechać i miałbym jakąś konkretną taką propozycję z konkretnymi warunkami na stole. Gamin działa chyba, bo ja już widzę, jak
Jak ty na tą na tego prawaka, na te swoje mowy opierdzieliłeś Hiszpanów, potem zdobyliście medal na Mistrzostwach Europy i trafiłeś do NBA. Gaminade działa. No, piękny scenariusz. Ale to u ciebie na razie, to u ciebie widzę, na razie się odpaliło. Ja się rozmarzyłem, ja to widzę. No. Ja wiem, ja zawsze lubiłem z tobą grać. Wiesz. A pamiętasz te czasy u trenera Jankowskiego? Gdzie my byliśmy? W Warnie, w Bułgarii, tak? No. Na tej hali. Pamiętasz tą halę? Taka trochę komunistyczne warunki. Tak, bardziej te zupy pamiętam z hotelu. Takie. Ale to słuchaj, wtedy to trochę dobrze, że mieliśmy maka tam niedaleko, bo chodziliśmy tam na to, bo to były warunki. No, myślę, że nie przystoją teraz nawet na mistrzostwach młodzieżowych takie warunki, co wtedy nas spotkały. Ale fajny turniej to był. Byliśmy blisko gdzieś tam tego awansu, nie? Z kim my to przyjazny hotel. Z Bułgarami przegraliśmy go. Kaczki przylatywały, właśnie tam indyki, kurde. A blisko do morza było, nie? No indyki to Gaminade na bank działa. No jak się te pelikany przylają? Był pelikan, brzymroko pelikana. Był, no. Pelikana chyba karmił na balkonie. Nie, niesamowite. Wspomnienia fajne. A ta ciekawostka z tego? Z tych mistrzostw, to była, wiesz, my przyjechaliśmy, bo to było, gdzie my to byliśmy? Chyba w Poniewierzu. Taka niewielka miejscowość na Litwie, w hotelu, wiesz, ten hotel taki trochę odremontowany był. Stop, jakby, ja wiem, czemu nie działa, bo nie wypiłeś, ale wypiłem całe. Ale słuchaj, bo ja się tego boję, tak naopowiadałem, że wiesz. Super jest, Gaminade. Będę takimi łyczkami sobie dawkował. Dobrze. Słuchaj, wracając, taki hotel, wiesz, trochę odremontowany, taka wydawało się, spaliśmy w takim, Hiszpanie spali w tym takim głównym w tym takim głównym budynku, który by wyglądał lepiej, a my spaliśmy w takim, wydawało się, że taka trochę odremontowana stodoła, czy jakaś stajnia stara, wiesz. I słuchaj, my polecieliśmy tam jako zawodnicy, a nasz fizjo, kierownik pojechali takim busikiem, wiesz, zabrali tam sprzęt, jakieś tejpy, wiesz, tego typu rzeczy, taki stół pewnie do masażu, żeby tego do samolotu nie pchać, to pojechali tam takim busikiem. Nie? I przyjechali tam, a po nas przylecieli Hiszpanie i przyjechała Hiszpanii, taki ten cały, wiesz, sprzęt. Ale za nimi przyjechał nie busik, tylko za nimi przyjechał wielki tir. Oni mieli swoją, słuchaj, siłownię, swoją kuchnię, swojego kucharza. My jedliśmy to, co nam tam przygotowali, wiesz, gospodarze, a oni mieli swojego kucharza i mieli odrębne miejsce, gdzie oni sobie, wiesz, jedli swoje rzeczy, mieli przygotowywane dla nich wszystko. Mi przywieźli swoją siłownię, cały swój sprzęt. Jak potem już przemieszczali się, jak wyszli z grupy, to wiesz, musieli to wszystko załadować i to jechało dalej za nimi. Więc to też pokazuje, jaki był poziom nasz, a jaki był poziom Hiszpanów, nie? No wiesz, ale to też jest prawda, że żeby zaopiekować się gośćmi, którzy mają w NBA kontrakty, nie wiem, po 30 milionów dolarów. Pewnie teraz taki Gasol to by zarabiał z 50 milionów, nie? Wtedy te kontrakty były troszeczkę mniejsze, ale dalej, żeby utrzymać ileś tych kontraktów i żeby zapewnić im takie warunki, no oni muszą wiesz, poniżej jak pewnych standardów nie mogą schodzić, nie? A jeszcze jedna fajna rzecz była, że po tym meczu z Hiszpanami ja chyba i nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to Adam Chrycaniuk, poszliśmy na kontrolę dopingową. I siedzimy sobie na tej kontroli, to co wiesz, czekamy na to, na te siusiu, a wchodzi z Hiszpanów Gasol i pał. I słuchaj, wchodzi książka, przynieśli mu słuchawki, przynieśli mu bluzę, przynieśli mu taki wielki baniak, gdzie od razu mógł sobie wsadzić, wiesz, nogi po meczu, żeby na odnowę. No i to też pokazuje, jak oni o niego dbali, a my sobie tak siedzieliśmy z Adamem w tych koszulkach od razu po meczu, bo nie mogliśmy tam, wiesz, żebyś wiedział, żeby szybciej tam poszło, nie? I wiesz, i patrzymy na niego, on sobie słuchaweczki założył, książkę czytał, te nogi wsadził, wiesz, do tej zimnej wody i sobie spokojnie czekał na swoją kolej, nie? Myślę, że ci się przypomni. Wiesz, że już 40 minut gadamy, nie wiem, kiedy zleciało. Dobrze, że mamy czas, bo to... Rzadko. To pierwsze pytanie. Znaczy ogólnie nie chciałbym, jak będzie trzeba, to 2,5-3 godziny pogadamy, ale takie 2 godziny to jest optymalnie, bo... Żeby nie zanudzić, wiesz, może no też. Nie, dużo jest pytań, to wiesz, zależy od tego, jak ty będziesz gadał, jak będzie Gaminade działał, bo ci powiem, że już się rozmarzyłem. Dobra, Piotr i dalej pyta, jak wspominasz trenera, grę pod okiem Igora Milicicza. Czy jak wspominasz grę pod okiem Igora Milicicza? A wiesz, to zacznijmy może od tego, że ja z Igorem grałem jeszcze jako zawodnik. To był jego wtedy ostatni sezon w Koszalinie. My zdobyliśmy wtedy brązowy medal. Ja pamiętam Igora, jak wiesz, stał na bandach i taki, wiesz, w triumfalnym geście pokazywał do kibiców. Cieszył się bardzo, bo nie wiem, chyba to był jego, wydaje mi się, jedyny wtedy medal, bo Koszalin nie zdobył chyba nigdy, wiesz, innego medalu i to był, on tam przez kilka dobrych lat grał. Taką był trochę legendą też tego Koszalina i na pewno mu zależało. Już ten ostatni sezon też taki z kontuzjami dla niego. Ciężki i udało nam się na koniec, wiesz, wywalczyć ten brązowy medal, więc myślę, że dla niego takie idealne zakończenie kariery, więc ja go pamiętam jeszcze z tej strony zawodniczej.
znaliśmy się jako koledzy z szatni i no słuchaj, jako trener nie będę tutaj, wiesz, może też oryginalny i nie wiem, jak inni go tak wspominają, no ale jako trener na pewno jeden z takich topowych trenerów, pod którymi grałem i pod względem, wiesz, przygotowania do meczu, pod względem taktycznym, pod względem tego, jakie przemowy miał, jak podchodził do tego, bo wydaje mi się, że on był zawsze przygotowany. On już to miał jako zawodnik w szatni, ja go też pamiętam się cieszy. Wiesz, pamiętam tak, go jako zawodnika. Ale wiesz, to ja pamiętam z Koszalina, że były takie momenty, że wjeżdżał za trenera. Tak? Że trochę było tak, że trener wychodził, a my zostawał Igor i zostawał wtedy jeszcze Bidzi, tacy najbardziej doświadczeni. I słuchaj, I robiliśmy, nie możemy tak tego zrobić, musimy w tej sytuacji zrobić tak, nie? I sobie coś tam ustaliliśmy między sobą i faktycznie potem to funkcjonowało, wiesz, to były małe rzeczy, wiadomo, że to nie tak było tak, że... wtedy był trenerem? Wiesz co, zaczynał sezon Chorwat taki, już nie pamiętam, jak on miał, Cizmić chyba, Teo Cizmić, tak, no. Ale jego zwolnili po paru meczach i przyszedł Zoran Sretenowicz. To Zorane zrobił medal. Tak. Też byłeś u niego. Gdzie byłeś? W Polfarmie. Wiesz, fajny, mega człowiek, bardzo go dobrze wspominam, wiesz. Proste jakieś tam zasady miał. On wiesz co zrobił, wiesz co on w czym wygrał z nami, wygrał ten medal i w ogóle nas kupił jako drużynę? Tym, że on, wiesz, dobrze żył z nami zawodnikami. Fajnie sobie poukładał to wszystko, wiesz, kogoś zwolnił. Ale to był, kurde, jeden z topowych rozgrywających. Nie, no, rozgrywający to był mega, nie? Ale kwestia jest taka, że on sobie fajnie nam hierarchię poukładał w zespole, wiesz. My mieliśmy wtedy trochę tacy, byliśmy pogubieni. I on, mieliśmy naprawdę fajny potencjał, bo wtedy był Igor, był Wiśnia. Był Darrell Harris w takim, wiesz, swoim najlepszym jeszcze czasie. Kilaworęczny chyba był. Sek Henry. Potem, wiesz, grał w fajnych klubach i grał Szewcu w Hiszpanii. Był... Nie było Szewca. Szewcu był później. Kto jeszcze był? Artur Mielczarek, był Wołek. Więc my mieliśmy taką fajną drużynę, połączenie takich, wiesz, koszykarskich gdzieś tam umiejętności z takimi fajnymi walczakami, nie? I on to fajnie wszystko sobie poukładał. I gdzieś to zatrybiło, nie? I my, mimo że wtedy, nie wiem czy pamiętasz, wtedy był taki podział ligi na szóstki. Tak. My byliśmy w tej dolnej szóstce, tam kosiliśmy wszystkich. Wszystkie mecze chyba wygraliśmy i byliśmy z siódmej pozycji, startowaliśmy, graliśmy z Treflem. I ten Tref, wiesz, fajnie przepchnęliśmy. Znaczy przepchnęliśmy, no wygraliśmy, 3-1 wtedy było, nie? I awansowaliśmy do półfinału. Nie, ty byłeś wtedy w Zielonej Górze? To z wami w półfinale przegraliśmy, co prawda 3-0, ale te dwa szczególnie pamiętam mecze w Zielonej, takie były naprawdę fajne. Więc my tam nie daliśmy tak, wiesz, że to były takie jednostronne, wydaje mi się, widowiska. Co prawda wynik może świadczyć, że 3-0 było łatwo. No i ten mecz o trzecie miejsce z Anwilem, wiesz, wygraliśmy dwa mecze i był brąz i mega. No mega, trener Milicic robi... niezłą karierę. Tak, wracając do trenera, tak jak wspomniałem, do Igora, to wiesz, no przygotowanie to taktyczne, koszykarskie, on ma na bardzo wysokim poziomie i myślę, że pewnie na pewno rozwinął, wiesz, to co pokazał z kadrą, to co pokazuje teraz w Napoli, to na pewno rozwinął jeszcze te, wiesz, takie interakcje, trochę takie te ludzkie gdzieś tam, które na pewno się tego też uczył, wiesz, na początku, bo to był jego, ja byłem w Anwilu, to był chyba jego drugi albo trzeci sezon trenerski, nie? I też na pewno te doświadczenia, które wtedy zdobył w Anwilu, te sukcesy i te gdzieś ta gra w pucharach potem na pewno mu poskutkowała tym, że tego doświadczenia też złapał, wiesz, no bo teraz to już tak naprawdę jest doświadczony trener, który dalej na pewno ten poziom koszykarski trzyma, no i wiesz, rozwija się, idzie gdzieś tam, pnie się do góry. Super, no będziemy obserwować. Na pewno marzenie to Euroliga dla... No na pewno, a przy okazji wiesz, on ma, zobacz, on ma fajne dzieciaki, jego syn Igor to już do kadry wskakuje jeszcze. No tam teraz są jakieś highlights. Zorana i Teo, którzy na pewno tam wiem, że też tam cisną ostro, więc kto wie, czy za jakiś czas nie będziemy mieli trenera w kadrze z trzema synami. Niezła historia by to była. Zresztą widziałem na meczu w Pradze, jak cała rodzina dopinguje, jak tym żyją. No dobrze, jedziemy dalej. Pytanie od Wiktor Basket 14. Career high punktów. O ile dobrze pamiętam, to 30 punktów, to jak byłem w Szczecinie, to 3 dychy przeciwko Toruniowi. Taki to był mecz, wiesz. Ja nigdy nie byłem takim gościem, który rzuca tam po 20 punktów, ma taką, wiesz, zawsze to było te kilkanaście punktów, ta moja średnia to tak często się kręciła w okolicach tam 12, gdzieś tam 11, 13. Nie jest łatwo zdobywać 12 punktów w lidze, wiesz o tym. Wiem i wiesz, ja miałem, wiesz, sezony, gdzie wiesz, dobrych kilka sezonów takich, gdzie tam gdzieś tam, tak jak mówię, ta moja średnia była tych tam kilkunastu punktów i to było, wiesz, i to było tyle, gdzieś...
ten mecz faktycznie pamiętam, to był taki, że od początku gdzieś tam, wiesz, jak to jest, żarło, nie? I wpadały, wiesz, co w moim przypadku nie było tam, nie było standardem trójki gdzieś i to na pewno też robiło i to był taki mecz faktycznie, gdzie pewnie co bym nie rzucił, to tam to wpadało, nie? Jak chcecie, żeby żarło, to szybka reklama od Epu Floor, maszyny do podawania. Jest kod Marzec z Hanasem, taki kod wymyślono. Numer znajdziecie telefonu w opisie tego filmu. Jeżeli są kluby, albo ktoś ma dużo pieniędzy i ma piękny ogród czy salę sobie wybudował, może sobie taką maszynę kupić i samemu strzelać, ona podaje i można dużo, dużo strzałów oddać. Puszczam właśnie reklamę. Leon uzupełnił elektrolity i energię od Gaminate. Wiktor Baskę 14 pyta o ulubioną akcję na low postacie. Chodziło mu low post na pewno. Literówka poszła. Twoja ulubiona to są w prawaka na... Słuchaj, no jasno, na chama idziesz, wiesz, prawo. Ale powiedz mi, no bo to... Kurde, no... Bark, bum. Jak najprostsza droga. Zero kombinacji, mi się to podoba. No tak, wiesz, no wiadomo, że z czasem gdzieś tam rozwijasz te swoje umiejętności, bo masz świadomość taką, wiesz, tego doświadczenia trochę zdobywasz i mniej więcej wiesz, jak sobie tam poradzić. Zresztą, no wiesz, to zawsze moja gra się opierała na tym, że ja tam się gdzieś kręciłem pod tym koszem, nie? I od początku, można powiedzieć, tak byłem uczony, tak byłem ustawiany i nawet jak grałem przez większość, można powiedzieć, kariery, teraz już ostatnie lata nie, ale jako czwórka, no to z tej czwórki nie byłem graczem, który operuje na obwodzie i tam wali trójkę. Gdzieś tam taka nowoczesna czwórka. No ja czwórka właśnie... generalnie to był taki drugi rozgrywający, się mówiło, czy troszkę trzeba tego na koźle trochę atakować. No tak, nie? Ale no ja, wiesz, ja lubiłem gdzieś tam, wiesz, operować pod koszem, no. Pokozłować gdzieś, jak mnie podwajali, to starałem się szukać gdzieś tego rozwiązania, żeby gdzieś tam uruchomić innych i nawet jak te akcje pick and roll było, to ja najczęściej nie popowałem, tylko gdzieś tam albo short roll robiłem, albo wiesz, rolowałem i dalej gdzieś tam mieliłem pod koszem, nie? Ale tak, no ten, wiesz, ten low post, no przez te lata myślę, że nie chcę być skromny, ale myślę, że rozwinąłem na taki poziom, że naprawdę gdzieś, wiesz, gdzieś, inaczej powiem, nie przez przypadek, wydaje mi się, przez ostatnie lata większość trenerów, większość drużyn, przeciwko którym gram, mnie podwaja. Przecież prawą rękę byś opierdolisz każdego, więc, jeszcze przez 10 lat. Więc wiesz, więc myślę, że to nie jest przypadek i trochę się śmieję, że tak rozmawiam też i z najbliższymi i z kolegami, że jestem trochę, to jest takie przekleństwo mojej gry, wiesz, że nie chcę mówić, że na tym poziomie gdzieś tam grałem, na tym low poście oczywiście, nie mówię, że w ogóle, ale na tym low poście, że po prostu wszyscy mnie podwajają i jest mi po prostu ciężko gdzieś tam czasami, nie samemu siebie wykreować. Po prostu wiesz, no jak cię podwajają, musisz szukać tego rozwiązania, gdzieś tam tego podania, no bo ciężko jest skończyć przeciwko dwóm. Jeszcze taki spin move do końcowej. No powiem ci, że kto wie, czy to nie jest, wiesz, bo w ogóle moja taka ulubiona akcja gdzieś tam i przez prawe ramię i przez drugie, gdzie bardzo, nie wiem, bardzo lubię się znajdować, wiesz, zawsze trenerzy mówią, że dobra obrona to jak wypniesz tego zawodnika w ataku, gdzie on jest za tablicą, już wiesz, bo tam jest ciężko skończyć, nie? A ja lubię te, wiesz, te rzeczy, gdzie już jestem trochę przy linii końcowej za tablicą, gdzieś tam można jeszcze się pokręcić, można jeszcze dodatkowy koziołek zrobić, gdzieś tam się ufkać, wiesz, dupcia bez skakania i robić sobie to miejsce, wiesz, żeby skończyć, nie? To jest, to są takie, to można powiedzieć, że to takie moje ulubione, nie? Aż by się pograło. Dobrze, jedziemy dalej. Michał Kiwkowicz, twoja ulubiona drużyna w Eurolidze i NBA, to? W Eurolidze to nie będę tutaj, wiesz, bo to taka moja ulubiona drużyna i piłkarska, i koszykarska. No Barcelona na pewno. Ale wiesz, w Eurolidze ogólnie lubię dużo drużyn, bo lubię oglądać, wiesz, taką koszykówkę poukładaną, gdzieś często sobie wybieram nawet w danym sezonie, kto gra, wiesz, takie fajne gdzieś tam ma rozwiązania taktyczne, upatruje. Ale to co, wykupiłeś dostęp do tego? Tak, znaczy, wiesz co, nawet nie to, że wykupiłem, ale oglądam gdzieś tam pojedyncze mecze, wiesz, czasami słucham, okay. Słucham was, jak tam fajnie komentujecie i nawet ostatnio, ale to komentowałeś Ligę Hiszpańską, chyba Baskonia z Barceloną. Nie, fajny mecz w ogóle, no mega. Dlatego fajny poziom, wiesz, i to była Liga Hiszpańska, nie?
Tak, ACB było. ACB no. było, no ale, ale, ale bardzo fajny mecz i no tak jak mówię, no wiesz, Barcelona, no bo ja zawsze byłem, wiesz, za piłkarską Barceloną i stąd też pewnie w Eurolidze też tak zawsze lukam na te wyniki Barcelony, na tą grę, chociaż nie zawsze gdzieś tam im się układa, ale, ale no wiesz, no i oczywiście patrzę na Polaków, nie? Na Olka Balcerowskiego, na Mateusza Ponitkę, gdzieś tam zresztą Partizan teraz, wiesz, po przyjściu Obradowicza, to w ogóle tam jest szał na tą koszykówkę, jak ogląda się te mecze, nie nawet z telewizji czujesz te emocje, które tam są na tej hali, nie? A w NBA, wiesz co, no też upatruję często tych drużyn, te drużyny, które bardziej grają taką poukładaną koszykówkę. To bo kto czasami, to jest poukładana w NBA? Wiesz, zawsze to było San Antonio, chociaż teraz przy tym wariactwie, które tam trochę mają przy tej młodej drużynie, to, to odeszło, ale zawsze lubiłem San Antonio przez to, że tam, wiesz, Parker, Ginobili, trochę mieli tych europejskich graczy. Popovich zawsze też był takim trenerem, który mimo, że dawał swobodę, to jednak dużą rolę dawał tym graczom takim europejskim, bardziej poukładanym. No teraz mam, wiesz, Denver, bo bardzo lubię Jokicza, który no, jest wirtuozem dla mnie. Jako wysoki to jest no, gościu wirtuoz, wiesz, koszykówki. Wiesz, patrz na pewno na Doncicza, bo no, gościu jest, wiesz, mimo że gdzieś tam ta obrona czasami coraz więcej wklejają tych akcji jego, gdzie... Ty bardziej chciałeś powiedzieć, że body positive jest, tak? Chciałeś tak powiedzieć? No, 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 ale jednak, wiesz, w ataku to, to jest wirtuozem. Nie, no ciężko, jest skurde, ciężko tutaj na pewno nie docenić tego, co ja on myślę, robi. Myślę, że on jakby był troszkę za chudy, to by też mu przeszkodziło. Nie, to ciało, wiesz, ma takie... On dzięki temu na pewno, nie? On nie musi być szybki. Zobacz, że on to wszystko robi dzięki sprytowi swojemu, dzięki wyszkoleniu temu technicznemu i... No i dzięki, że te, jego ciało jest, jakie jest. Jak on by był bardziej, wiesz, jak myślę, żeby go zmusić do tego, żeby on robił tą siłownię, to on by był nieszczęśliwy, nie? Po prostu byłby nieszczęśliwy. On jest po prostu szczęśliwy taki, jaki jest. I to musi tak funkcjonować, nie? Ale klasyk, ja pierdzie. Dobrze, idziemy dalej. Michał Kiwkowicz, co byś wolał? A takie, wiesz, trochę pytanie science fiction. 15 minut na mecz w Eurolidze, lepsze pieniądze, czy 0 minut na mecz w NBA, dużo mniejsze pieniądze, lecz wiadomo, masz kontakt, co mecz z gwiazdami koszykówki. A wiesz co, wolałbym 15 minut w Eurolidze i raz, nie chcę mówić, że te pieniądze, ale wiesz co, zawsze, zawsze wychodziłem z założenia takiego, że jeśli już trenujesz, wiesz, cały tydzień, to też żeby po to, żeby potem w tym meczu grać. A nie, żeby nie wychodzić na boisko i no, żeby sprzedać coś na tym parkiecie. A dwa, że ja lubię Euroligę. Mimo wszystko bardziej się podobają te europejskie rozgrywki niż to NBA, co już to wspomnieliśmy, że wolę taką poukładam. Zawsze też byłem takim zawodnikiem, wiesz, że dobrze się czułem w drużynie, która jest poukładana. Trójki w kontrze byś nie pierdyknął raczej. No wiesz co, jak oglądam NBA czasami i włączę taki mecz, taki mecz, że zaczyna się ten mecz i walą te trójki. Ja wiesz, bym chciał po tak z jednej nogi 10 razy rzucić. Odnalazł. Nie, to dla ciebie idealnie. No. Ty byś teraz taki zawodnik do NBA idealny. Gość, do NBA. Ale słuchaj, no ale słuchaj, ty jesteś taki, ale... szczerze? Jak wspomnieliśmy o Doncicu, to ty jesteś taki polski Luka, nie? Tak niektórzy mówią. Takie, tak. Wiesz, takie, nie obrażają ciebie, ale ciało takie ten, wiesz, nieatletyczne, nie? Ale wiesz, ale potrafiłeś sobie tam miejsce robić, wiesz, bareczkiem, ja rączką, nie? Potrafiłem punkty zdobywać, nie? No, trójeczka. Ty miałeś, wiesz, mimo że potem miałeś prawa ręka, czy wszyscy myśleli, że ty idziesz tylko na prawo. Zawsze, wiesz, Kamila to dajemy na prawo, a on jak poszedł w lewo, to zawsze sobie tą prawą ręką poradził, to nie? To była akademia dziwnych rzutów. Ale wiesz co, to tak jak mówisz o mnie, że wszyscy wiedzą, że jest prawa ręka, tak? Że idę w prawo. Tylko z czasem ja to widzę tak, że jak będę chciał sobie pójść na tą prawą, to ja sobie zrobię tak miejsce, że sobie pójdziesz i sobie zdobędziesz to miejsce tak, jak będziesz sobie chciał. Bo to jest kwestia tego, wiesz, że ty swoim atakiem ustawiasz sobie obrońcę tak jak chcesz, żeby to on funkcjonował. To teraz funkcjonował. Moje pytanie trochę boomerskie, bo nie wiem, czy nas młodzież ogląda, ale bardzo doceniam i widzę, co robią młodzi zawodnicy, mają ogromnego skilla na koźle, nie? Ja tego oczywiście nie miałem, raz, że ręka już potem urwana, to już najprostsze rozwiązania. Czy troszkę nie za dużo jest tego takiego, wiesz, mielenia w miejscu, pach, 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 pach i w sumie nic z tego nie wynika, niż proste rozwiązania, nie wiem, na jednym zwodzie dwóch, pójść do kosza, zaatakuj. Zdecydowanie jest za dużo czasami tego czarowania. I wydaje mi się, że to zaczyna się, nie wiem, znaczy nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale nie wiem, czy to trochę nie jest taki też współczesny trening, że wiesz, że dużo operujesz tam dwoma piłkami. Oczywiście to jest kształcenie tego elementu kozłowania, tego, wiesz, opanowania na piłkę. Przygotowanie do 1-1. To jest bardzo ważne, wiadomo, ja nie chcę mówić, że nie, bo ja na przykład jak ze swoim synem pracuję, gdzieś tam trenujemy sobie, to też go uczę, wiesz, dwie piłki, wiesz, różne te in and out, wiesz, przód, tył, gdzieś tam już za plecami, pod nogą, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to,
co, na boisku nie masz dwóch piłek. Na boisku nie masz czasu, żeby sobie fajnie się bawić. Tam najważniejsze jest to, jak wykorzystujesz na boisku przestrzeń, jak potrafisz sobie zrobić miejsce do rzutu, do penetracji, do tego, żeby gdzieś tam się upchać pod tym koszem. I to są najważniejsze rzeczy, tak mi się wydaje. To jest kwestia, to jest ta technika indywidualna. Wiesz, fajnie, że jak oglądasz Doncicia i on tam sobie na początku pokazuje między nogami, to u niego nie jest ważne, bo on pokazuje, on wtedy sobie czaruje, pokazuje tam te swoje rzeczy. Ale u niego jest ważne później to, jak on mija obrońcę, że u niego on nie jest szybki. Zobacz, że te wszystkie jego stepbacki, to nie jest nie wiadomo jak szybkie. To jest kwestia techniki. On sobie, wiesz, fajnie idzie w ciało. Jak wykorzystuje swoje ciało do tego, żeby zdobyć sobie tą przestrzeń, żeby oddać rzut, żeby wykończyć layupa, czy żeby na kontakcie wymusić faul. To są, wydaje mi się, bardzo istotne rzeczy, których powinno się uczyć nastolatków, dzieci, wiesz, czy potem zawodników. A czasami nie tego, tej zabawy, wiesz. Czy ważne jest to, że potrafisz kręcić? Ja nie potrafię kręcić piłką na palcu. No nie potrafię. Jestem, wiesz, koszykarzem, może niektórzy będą się śmiali, ale ja tego, przecież na boisku tego nie zrobisz. Czy to, że nie robię pięknych wsadów, to też jest jakaś moja wada? Uważam, że nie, bo musiałem przez to, że nie jestem, wiesz, taki skoczny, że nie latam nad obręczami, musiałem sobie wykształcić pewne rzeczy, które mi pozwalają na to, że muszę sobie radzić, wiesz, na boisku. Czy my jesteśmy gośćmi, którzy bazowali tak właśnie na czytaniu gry, to co powiedziałeś o przestrzeni. Ja też widziałem przestrzenie, gdzie można zaatakować, gdzie nie. No dokładnie. Dlatego... Dlatego, tak jak ci wspomniałem, czuję się najlepiej, znaczy czuję się dobrze w takich drużynach, które są taktycznie, wiesz, fajnie poustawione, że te role też są jakoś tam poprzydzielane, nie? Że to nie chodzi nawet o to, że Leończyk, że chciałbym, żebym w każdym... Wiadomo, że chcesz zawsze zdobywać punkty, no bo to jest to, co, wiesz, co, o co w koszykówce chodzi. Ale ja rozumiem też, jak oglądam koszykówkę, że widzę, że na przykład ten zawodnik jest od tego. Co na przykład mi zwróciło uwagę, to jakiś czas temu chyba, to mi się akurat spodobało, co powiedział trener Frasunkiewicz już jakiś czas temu, że on też nie czaruje zawodników, że jak z nimi rozmawia przed sezonem, to mówi, słuchaj, ty sobie to wytrenujesz, to będziesz wtedy grał. Nie, on mówi trochę prawdę w oczy, że słuchaj, ja ciebie biorę po to do drużyny, że u mnie gwiazdą jest Sanders, jest tam, nie wiem, Garbacz czy Petrasek, a ty jesteś do tego i do tego i ty nie będziesz u mnie grał tam 35 minut, tylko wchodzisz i masz taką rolę, będziesz miał, okej. Na pewno zdarzają się mecze takie, że dany zawodnik, wiesz, będzie grał więcej, bo nie wiem, ktoś jest chory, ktoś ma kontuzję, albo on w tym meczu funkcjonuje na tyle naprawdę dobrze, że zasługuje na te minuty, ale on jest od tego. I ja wydaje mi się, że takie mydlenie to jest trochę oczu, że jak ktoś mówi zawodnikowi, że przychodzisz, wiesz, będziesz pracował dobrze, to będziesz grał, wiesz, i więcej, wiesz o co chodzi, że sobie wypracujesz coś na treningach. Nie, na pewno trener przed sezonem sobie zakłada, ten będzie od tego, ten będzie od tego, ten będzie od tego. I wiesz, będą się zdarzały mecze, że dany zawodnik, jeśli mu przydzieliśmy taką rolę, on może tą rolę w danym meczu mieć większą, ale ogólnie w przeciągu całego sezonu jednak gdzieś będzie, wiesz, będzie się łapał w tych ramach, które sobie trener ustalił przed sezonem. Tak mi się wydaje. Wracając do tego wątku, bo to troszkę jest boomerskie, bo już, wiesz, mówią goście, ty zaraz kończysz, ja już nie gram. Każdy miał gdzieś tam swoje ograniczenia, natomiast chłopaki naprawdę niesamowicie kozują. Są atletyczni i ta końcówka meczu, sam przyznasz, te dwie ostatnie minuty meczu, to zazwyczaj jest albo top pick and roll, albo to jest jeden na jeden i wtedy trzeba już mieć skill. To są już umiejętności. Wtedy przydaje, nie? Okej, wiadomo, no ale to jest, tak, no jasne, że tak, tylko zobacz jedną rzecz jeszcze, że to najczęściej u nas rozwiązują zawodnicy zagraniczni, nie? I tutaj wracamy też, myślę, że do takich podstaw trochę i to też już z kimś rozmawiałem o tym, że wydaje mi się, że też problemem, znaczy mam nadzieję, że to idzie do przodu, wiesz, ale takim, że my nie tworzymy w Polsce zawodników, którzy robią grę. No to chyba... Mówię o Polakach, którzy robią grę. Ale ty mówisz o kim teraz? O klubach? Czy nie, o... no mówię ogólnie o klubach, no to widzisz, o szkoleniu wszyscy, od początku. Wszyscy ci trenerzy to starają się ten rozdział to jeden. Tak, no właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że my powinniśmy to trochę tak jak jest, wiesz, patrząc na Hiszpanię, patrząc teraz gdzieś tam na, no nie wiem, nawet na Niemców, którzy jakby liga i poziom reprezentacji bardzo poszedł do przodu, że my powinniśmy, wydaje mi się, jak najbardziej tworzyć teraz zawodników, którzy, to, ja to tak mówię kolokwialnie nazywam, którzy robią grę, wiesz, którzy potrafią czasami coś z niczego wykreować. To trochę zobacz, tak jak jest, wspominając tutaj Andrzeja Plutę teraz, juniora, który był w Hiszpanii i wiesz, i patrząc na niego,
on ma tego skilla gdzieś tam, no który nie, no potrafi gdzieś tam zamielić, wiesz. On czasami, możemy się przyczepić, że tam czasami mówią, że on nie jest może tam szybki, tak, że nie ma tej może tam fizyczności, ale on potrafi sobie zrobić miejsce, potrafi sobie wykreować pozycję do rzutu i potrafi czasami zrobić coś z niczego. I wiesz, mimo że tak jak mówimy, że on tam gdzieś, wiesz, no wiadomo, no, tak jak każdy z nas gdzieś tam ma jakieś braki czy nie, ale on tej koszykówki gdzie się uczył? On się tej koszykówki najbardziej, wiesz, rozwijał w Hiszpanii. I teraz ja twierdzę, że my jako Polacy, polscy zawodnicy, my jesteśmy zajebistymi takimi zadaniowcami. Że masz gościa, który dobrze broni i rzuca za trzy. Masz gościa, nie wiem, tak jak ja, który tam będzie się bił pod koszem, coś tam na lopoście, wiesz, sobie pogra, ale teraz jest kwestia taka, że my powinniśmy tworzyć jak najwięcej zawodników teraz, którzy robią grę, którzy będą odpowiadać za grę. To wracamy do tego, co powiedziałeś. Twój kolega Michalak jest taką osobą. Wiesz, jakby, jest. Ale tak naprawdę jakbyś policzył w lidze takich zawodników, czy znalazłbyś takich 10 Polaków, którzy robią grę? Jakbyś się zastanowił, bo to co wspomniałeś, ja Michała zaliczam do takich gości, którzy robią grę, tak jak wspomnieliśmy Plutę, którzy robią grę i teraz idziemy dalej, bo to jest, wiesz, jeśli chcemy, mamy czas i możemy sobie liczyć, No masz Łączkę, no dobra. Dales jest jakby... Ale teraz Łączka, czy Kamil, tak jak ja mówiłem o Kamilu, ja go bardzo cenię i tutaj nie obrażając oczywiście, ale Kamil jest gościem, który dba o drużynę, ale teraz jest taka kwestia, jakiś taki moment w meczu, czy wykreuje tak, że on i rzuci, i zamieli, i spenetruje, i skończy na kontakcie, wiesz o co chodzi. Chodzi mi o to, że to jest taki kompletny, w miarę kompletny zawodnik. Wiesz, na czym to polega, nie? Dobra, no Andrzej, Andrzej mi przychodzi do głowy, teraz myślę dalej, myślę Polak. Ja mówię, znajdziesz takich zawodników, ale czy znajdziesz ich 10? W naszej lidze. Wymienicie 10 najlepszych polskich kreatorów gry. Takich, którzy naprawdę tacy blisko kompletnego zawodnika, wiadomo, na poziomie polskiej ligi. I to nie mówimy o rozgrywających, bo też może być rozgrywający, ale taki, któremu byście powierzyli ostatnią akcję w meczu, że ma zagrać jeden na jeden skończ. Tak? Tak się umawiamy? No, super. Masz pierwszy zespół, masz Anvil. Czy tam jest taki zawodnik, który... No wiadomo, Kamil. Kamil może wykreować kogoś niesamowicie w końcówce meczu, oczywiście. Ja mówimy o tym. Też może tylko w Zielonej Górze. Wiadomo, może wziąć ten rzut, wiesz, znaczy, ale teraz jest kwestia, czy na kontakcie, wiesz o co mi typu chodzi. Typu Sanders, nie? Typu Michalak, takich gości. Takich gości. Dobrze, bo kurde, tu jedziemy. Jak tam Gaminate chyba ci idzie, zaczyna powolutku, działać. Powolutku. Kurde, bo się rozkręcasz też. Tutaj jest tak, że minuty na minutę coraz mniej tlenu jest i już robi się wesoło, wiesz? Jedziemy. Czy nie żałujesz odejścia z Anvilu? Pyta... Kto to pyta? Możesz już odpowiadać, bo słychać. Zamienił możliwość. Mich Krop. No. Niepopularna decyzja taka, tak, wiem. I to gdzieś tam pewnie było wypominane mi trochę może, tak, faktycznie, ale wiesz, ja też nie mogłem przewidywać, że wtedy w Treflu będziemy walczyć o utrzymanie do ostatniego meczu tak naprawdę, nie? Wiesz, jak to było? To było trochę tak, że zdobyliśmy mistrzostwo wtedy z Anvilem. To był wspaniały sezon. W ogóle te dwa lata we Włocławku ja bardzo dobrze wspominam i sportowo, i życiowo. Jako ja i tam moja rodzina się tam naprawdę bardzo dobrze czuliśmy, mimo że przed podpisaniem tam kontraktu, wiesz, miałem dużo takich... Dużo, może nie dużo, ale miałem takich głosów od zawodników, że wiesz, ten Włocławek to jest taki specyficzny, że tam jest ciężko, że kibic i że miasto i w ogóle. Ale powiem ci, że ja niczego takiego nie doświadczyłem i wręcz ja po tych dwóch latach to mogę mówić, też grałeś we Wrocławku zresztą, nie wiem jakie ty masz tam wspomnienia, ale ja mam naprawdę bardzo pozytywne. No ja też. I przez to wiesz, no wiadomo, że wynik sportowy, chociaż ten pierwszy sezon sportowo przez 9-8,5 miesiąca był rewelacyjny, playoffy skończyły się jak się skończyły, bo odpadliśmy z Czarnymi startując z pierwszego miejsca. Pamiętam, i to była, wiesz, szok. Mega porażka. Ale ja ci powiem, że to wtedy też mnie jakby... To mnie zdeterminowało do tego, że ja wiedziałem, że jeśli będzie taka szansa, że Anvil będzie mnie chciał zatrzymać, to ja będę chciał tam zostać na ten drugi sezon, bo ja czułem, to było taki naprawdę, może, no ale to najbardziej czułem wtedy, że to był taki jedyny moment w mojej karierze, gdzie wiedziałem, że coś zostało niedokończone, wiesz. Że nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy byli zrobić i bardzo chciałem jakby udowodnić, zrewanżować się za ten sezon, nie? I, no i to się udało i wiesz, i też czułem po tym drugim sezonie, tym mistrzowskim, że to, co było do zrobienia, to zrobiliśmy.
I zaraz, zaraz tak naprawdę, kilka dni, jak pamiętam, pierwszy kontakt z Treflem to był taki, jak ja wyjeżdżałem z Wrocławka spakowany, już wynosiłem rzeczy i odezwał się wtedy ten Tref i taką, wiesz, perspektywę przede mną fajną pokazał, trzech lat, taki trzyletni kontrakt, trochę taka stabilizacja w zespole, w którym byłem, w fajnej organizacji, dobrze, wiesz, zorganizowanym klubie. Z perspektywą gdzieś tam, wiesz, dużych minut na pewno i dużej roli w zespole, więc to było na pewno, no to mnie gdzieś tam skusiło i Anvil, z którego też wtedy miałem propozycję, bo to też tam gdzieś mi było wypominane, że tam taki miałem kontrakt na stole. Faktycznie to byłby, jakbym przyjął później ten kontrakt w Anvilu, to pewnie to taki najwyższy dla mnie byłby kontrakt wtedy w mojej karierze, gdzieś mówię taki sezonowy, tak? Ale ja już byłem po słowie też wtedy z Treflem. Czyli to pieniądze nie zadecydowały. Wiesz co, pierwszy kontakt z Anvilem był taki, że zostajemy gdzieś tam na tym poziomie, co jesteśmy. Oni, jakby trener Milicic powiedział, że on by mnie widział, że mnie chce dalej. Mhm. Ale jak ja już powiedziałem, trochę już też się dowiedzieli, że ja mam gdzieś tam ofertę na stole z innego klubu, to dopiero było tak, że zaczęła ta oferta trochę rosnąć. Wiesz, o co chodzi, jak to się odbywa. Ale ja już byłem trochę po słowie z Treflem wtedy i gdzieś te warunki były ustalone. To brzmi jak trochę, nie że żałujesz, ale... Nie żałuję. Broń Boże, nie żałuję tego. Wiesz, no wiadomo, wtedy Anvil był gdzieś tam na topie i... Może bym zdobył to mistrzostwo następne, które Anvil zdobył w następnym roku. Wiesz, nigdy nie wiesz, co by było gdyby, jak gdybyś tam był. Oni zdobyli to mistrzostwo, a ja byłem w sytuacji, gdzie walczyłem o utrzymanie, więc spadłem z mistrzowskiego zespołu do zespołu, który walczył o utrzymanie. Bardzo cierpiałeś? Nawet wiesz, nawet tutaj nie będę odkrywał tajemnicy, że podczas sezonu to miałem dwie propozycje, żeby z tego Trefla odejść. Kiedy byliśmy trochę takim, wiesz, na takim zakręcie, gdzie z meczu na mecz przegrywaliśmy i ta sytuacja była coraz trudniejsza, to miałem odzew, kontakt z Anvilem, że mogę tam wrócić. Czy bym nie chciał tam wrócić, bo oni też jakieś tam trochę roszady w tym swoim składzie robili i mogłem tam wrócić. I miałem też kontakt z Zielonej Góry. Wtedy nie pamiętam, jaki tam był sezon i kto był już trenerem. Tam był Serb chyba jakiś trenerem. Ciebie tam nie było na pewno już. No bo jak to był Tref, to na pewno. Nie, więc i to taka, nie wiem, no ciekawostka, ale wtedy co mi, to też mi wtedy Zastal proponował. Wiesz, ja tylko to też wiem o to mojego agenta, bo on to mi mówił. Ja nie miałem też kontaktu, bo ja to trochę uciąłem. Ile zaproponował? Ale na 3 lata, bo to była taka umowa chyba 2+1, albo to było na 3 lata nawet. No to były takie kwoty, które... 6-0 przekroczyło? No... To sporo, nie? Przekroczyło, więc... Czyli zakładasz, że dostałeś 1,5 miliona na 3 lata. Wiesz co, no gdzieś koło tego by wychodziło, ale... Ale byś dzisiaj... jak o tym usłyszałem, wiesz, w ogóle ja szczerze ci powiem, że może tam 2 razy w swojej karierze tam taki kontakt gdzieś, od strony agenta oczywiście, był z tego Zastalu, ale ja trochę nigdy nie brałem, nie chcę mówić, bo ty tam byłeś i na pewno ma dobre wspomnienia pewnie stamtąd. Ale bardzo ja, dobre. Ale ja z tego, co się słyszało w środowisku, wiesz, to po prostu no. nie chciałem trochę wchodzić do tego... Nie chcę mówić do tego bagienka takiego, żeby się potem użerać z tym, co tam jest, wielu zawodników miało. Coś, wiesz, jaka opinia panowała? No i to jest coś, co na pewno boli kibiców w Zielonej Góry, jak słuchają tego, że wiesz, zawodnicy między sobą gadają i taka... No bo to takie jest w środowisku. Historia jest, teraz jest próba naprawy tego i oby się tam udało wszystko. Tak, ale wracając jeszcze do tego tematu Trefla, wiesz, ja też byłem tak, że jak zdecydowałem się na to, że tam wchodzę na trzy lata jakby i też nie chciałem wtedy tego zostawiać w takim momencie, no, uważam, że to by było trochę nie w porządku, wiesz, że było wszystko źle się tam działo i sportowo oczywiście, bo organizacyjnie to jakby zawsze dla mnie to był top, nie? Ten Tref organizacyjnie i pod względem jacy tam ludzie pracują, to jest, wiesz, drużyna naprawdę top polskiej ligi, ale koniec końców, wiesz, utrzymaliśmy się i kolejne lata już były pod względem sportowym dużo lepsze. I można powiedzieć, że wtedy Stefan końcówkę tą wziął i uratował. I następny sezon, jaki był, to był sezon covidowy. Trochę on się też przedwcześnie dla nas skończył, ale my mieliśmy bardzo dobry sezon. I szczerze powiem, że sportowo, patrząc pod względem takiej mojej gry chyba i samych statystyk pewnie suchych, to był mój najlepszy sezon, nie?
No jak popatrzymy, no to sezon 19-20. To był 19-20, tak, bo to był COVID. 12 punktów, sezon wcześniej też tam prawie 12, no to rzeczywiście... Ale wiesz, patrząc i 14-15, tak, tutaj masz taki... To taki mój najlepszy sezon pod względem tego przełożenia gdzieś tam tych moich statystyk na wyniki też zespołu, bo byliśmy cały czas w czubie tabeli i zmierzaliśmy na pewno do playoffów, a myślę, że byśmy byli fajnie też rozstawieni przed playoffami, nie? Czy mogę liczyć, masz Instagrama, że... Ma. Odpowiesz na kilka z tych pytań, bo nie będziemy wszystkich też pewnie. Czytać, natomiast tutaj jeszcze pociągnę ten wątek pytania, co skłoniło przejścia do Trefla. To w sumie odpowiedziałeś na to? Tak. Trochę tak. No to zapytam o szóste pytanie od Michała Krop. Tak, Michał Krop. Odnośnie obecnego Anwilu mówi się, że ma problemy z dwójką liderów, chociaż... To jest, wiesz, ja to jest takie gdybanie kibiców, to jest takie kibicowskie. Ale jak wspominasz zespół z Almeidą i Hoslejem, czy Iwan Almeida jest trudnym charakterem? Wiesz, no, były różne jakieś tam momenty takie, że tylko to trener Milicic sobie, wiesz, Igor sobie z tym też dosyć dobrze radził, że szybko gdzieś tam ustawiał, jak widział, że ktoś ma jakieś tam, nie wiem, czy odlatuje, czy ma jakieś, nie chcę mówić, bo to nie były jakieś problemy pozasportowe, chodzi o to, że wiesz, no jakieś tam już trochę gdzieś tam, tak jak wspomniałem, odlatuje, to on to potrafił szybko ustawić faktycznie... Czyli to nie miał problemu opierdzielić Almeidę, czy... Wiesz, wiadomo, że... Wiesz co, to jest tak, że Igor trochę też miał tak, że do każdego trochę musisz podejść inaczej, wiesz, każdy jest innym charakterem. W życiu no też tak właśnie, jest. Ale to jest też umiejętność trenera, wiesz, podejść do danego, z jednym musisz, jednego musisz mocno opieprzyć, innego musisz, wiesz, trochę czasami pogłaskać, inny musisz... Możesz przeklinać. No jednego musisz opierdolić porządnie, nie? Wiesz, a innego, z innym musisz po prostu delikatnie rozmawiać więcej, dłużej, wyjaśnić pewne rzeczy, czasami musisz mu go pokierować, czego oczekujesz, jak ma grać, w jaki sposób, czego chcesz, żeby czegoś nie robił, żeby coś robił, żeby jemu było łatwiej, żeby czuł się swobodnie. A z innym musisz, no tak jak powiedziałem, no mocno go opierdolić. Odpowiadasz na pytania bardzo fajnie, bo oprócz tego, że odpowiadasz kibicom na pytanie, to i ja mam takie wrażenie i chyba kibice też, tak patrzę, jakby tu byli, nie? Kibice, ale tu za kamerą są, że jest ten przekaz taki. Oprócz tego, że odpowiadasz, to jeszcze pewien przekaz idzie w tej odpowiedzi. No bo wiesz, bo są te historie takie, które były. Oczywiście ja już tego dokładnie też nie pamiętam, tych wszystkich sytuacji, które się zdarzały, ale wiesz, no tak jak... Nawiązujemy tutaj do Almeidy i do Hosleya. Czy był między nimi jakiś konflikt? Nie widziałem. Na pewno nam były momenty takie, że ta rotacja po przyjściu Hosleya, ja też to trochę odczułem, inaczej zaczęła funkcjonować. Że ktoś stracił trochę minuty, ktoś miał mniej swojej gry, mimo że minuty utrzymał. No bo to przychodzi do ciebie zawodnik, który na naszą ligę no jest kotem, tak? I powiem ci, mimo że wtedy Hosley może już w ataku nie dawał nie wiadomo tego, co wcześniej robił na przykład w Zielonej Górze. No na czwórce już potem grał. Też, dużo. Wiesz, no to też trochę koszykówka Igora, że on chciał mieć gości, którzy są dłudzy, długie ręce, wiesz. Iwan przecież przejął często rolę rozgrywającego. On rozgrywał normalnie, a przecież to jest gościu, który ma 2 metry, łapy ma tak długie, że był pewnie najdłuższym zawodnikiem w naszej drużynie, mówiąc kolokwialnie, wiesz, jak wyciągnął ręce do góry, nie? I to był najdłuższy gościu w naszej drużynie, a on by grał na jedynce. I często Łączka na przykład wychodził gdzieś tam na dwójce, schowany. Czasem też piłki ten nie miał. To wrzucam hot take'a dla kibiców Włocławka. Kto lepszym zawodnikiem jest, jakbyś jeden na jeden ich postawił na dworze? Sanders czy Almeida? I mieliby grać. Ha. Wiesz co, nie wiem, czy tutaj fizycznością może trochę swoją by Almeida może tego nie pociągnął, ale Sanders myślę, żeby mógł go też pokręcić nieźle. Ale ja bym mógł najwyżej przeciwko Sandersowi postawić Hosleya, bo Hosley to był mega kocur w obronie. Po prostu takiej, już nie mówię nawet o tym, że on tak pracował na nogach, ale to, co on miał w głowie i jak on przewidywał, co się dzieje na boisku. Pamiętam. Ja nie widziałem gościa, który potrafił tak przewidywać i przechwytywać tak piłkę jak Hosley. Żeby podać jakieś poprzeczne podanie na boisku i był tam Hosley, musiałeś się 2 razy zastanowić, czy ta piłka przejdzie. I wiesz, co to znaczy, że jest, wiesz, chcesz podać, ale widzisz Hosleya i się zastanawiasz. To nie jest już to samo tempo akcji, to samo podanie, nie? I to jest ta różnica, oprócz tego, że tak, myśli, to ma tak. Ciało do tego gotowe. Niesamowity był, niesamowity. A przyszedł i tak naprawdę miał takie ciało, tak był umięśniony, tak zbudowany, był tak silny, a na siłowni nie robił nic wtedy, nie? On pracował sobie na gumach, wiesz, robił sobie tam na gumach swoje rzeczy. I na siłowni nie dużo robi. Przynajmniej tego, co my robiliśmy, ja nie widziałem. Może chyba, że robi coś poza treningiem, ale
Ale nie, ale no w obronie to myślę, że to był jeden z takich najlepszych zawodników, przeciwko którym grałem, przeciwko którym się grało. Wiesz, samą swoją, tym, że on był na boisku, sprawiał, że ta obrona wyglądała już dużo lepiej, nie? Ostatnie pytanie na Instagramie. Dlaczego zaprzestał pan rozmów na Instagramie z koszykarzami prowadzonymi chyba w COVID-zie? Pozdrawiam, mistrzu. Mistrzu. To z Włocławka chyba ktoś powiedział. No tak, ten Michał, ten... Michał Krop. No, fajnie, cały pozdrawiam, czas pozdrawiam. Bo... To jakbyś mógł to tej osobie odpowiedz, bo tam było, widziałeś kilka... Wiesz co, no w COVID-zie, wiesz, COVID, jak przyszedł COVID, to też trochę w Treflu mieliśmy, chcieliśmy jakąś interakcję z kibicami mieć, takich trochę akcji marketingowych było. Robili, jako Tref wymyślał różne rzeczy, że wiesz, dawał nam na przykład swojego Instagrama, mieliśmy swój dzień ze sobą, tak, że wiesz, nagrywaliśmy siebie jako Tref. I ja coś też tam wymyśliłem takiego, że wiesz, będę takiej rozmowy gdzieś tam trochę robił. Nie wiem, czy ty już wtedy robiłeś te rozmowy, ale może chciałem ciebie skopiować trochę. Może 2019, ja zacząłem. To 20 było, no to nie, no to już może faktycznie, nie? Tak wiesz, na Instagramie no, było kilka tych rozmów, wiesz, później już jak wrócił sezon, to trochę, nie chcę tego zwalać na brak czasu, ale trochę tak było, że no już też jest trochę inaczej, jako czynny zawodnik będę rozmawiał z kimś. Może to też faktycznie byłoby fajnie, może to też jest pomysł na coś, żeby ktoś to, wiesz, robił. Ale trochę to gdzieś tam się tak rozjechało samoistnie po prostu, że przez ten trochę brak czasu, treningi, już wróciłem do normalnego, już ta, wiesz, rzeczywistość wróciła do normalnego funkcjonowania. Nie? Dobrze, pytania z Facebooka. Jakie zdjęcia wyczesałem. Ale twoje, to jest, nie? Najlepsze zdjęcie, słuchaj, to już jest pierwszoligowa spójna. Zobacz, postarałem się wszystkich autorów oznaczyć, nie wiem, to był głos, zobacz, głos szczeciński, Marcin Bielecki. Mordziaty jest tam. Mordziaty, a tam... Piechucki, kojarzysz Kamila? Piechuckiego, jasne. No. A tam? Nie wiem, to nie jest Hubert Mazur? Możliwe. Leon, kurde, zobacz ile klubów, ile tych lat, aż nie ma czasu na to, żeby to liczyć i tak dalej. Ale wiesz, no tak jest trochę, że tych klubów faktycznie trochę było, tylko zobacz, że też przez większość kariery tak naprawdę 6 lat w Treflu. W Słupsku teraz jak skończę, to prawie też będzie 6 lat, bo to będzie 5,5, więc przez większość grania 12 lat masz w dwóch miejscach byłem. Trefli, Słupsk. Mamy tutaj pytanie od Kamila Krzysztoforskiego. I teraz uwaga, uwaga, poczekaj. Masz 3 pytania. Okay. Historyczne wydarzenie. Gaminate zadziałał. Muszę siku. Dlatego proszę cię, Leon. Ja przyjmuję? Żeby było dynamicznie. Zadajesz sobie sam pytanie. O nie. I sam na nie odpowiadasz. Przejmuję strefę. Dobra, ja zaraz jestem. Jedziemy. Ale te pierwsze 3? Jedziesz i... Dobra, dawaj. Klubów, daj mi... Dobra. W którym z klubów czułem się w swoim prime time'ie? Było takich parę lat, na pewno mogę powiedzieć, że gdzieś tam na pewno po ten sezon w Koszalinie bardzo mi dużo dał. On mi tak otworzył nowe możliwości na to, żeby dziwnie się rozmawia z samym sobą, żeby gdzieś wskoczyć na ten poziom wyżej. I ten moment od tego pierwszego mojego pobytu w Treflu, tak naprawdę do ostatniego tego sezonu w Treflu, to myślę, że to były takie moje najlepsze lata koszykarskie. I pod względem fizycznym, pod względem koszykarskim, także to myślę, że był taki prime. A najlepszy sezon, no tak jak wspomniałem, to na pewno ten sezon w Treflu pod względem statystycznym, ale ten sezon też we Włocławku mistrzowski, bardzo dobrze go wspominam. Było na pewno taki okres tam, że bardzo dobrze, tak myślę, wyglądałem sportowo, więc ja nie mam się czego na pewno wstydzić z tych momentów w swojej karierze. Czy po zakończeniu kariery planuję zostać trenerem i ile jeszcze planuję trenować na Get Better? To jest pytanie od Macieja Danielewicza. Czy planuję zostać trenerem? Na pewno planuję zostać przy koszykówce, a nie wiem jeszcze w jakiej roli. Fajnie czuję się w roli takiego trenera, który przekazuje coś dzieciakom, coś młodzieży, więc myślę, że to jest na pewno jedna z opcji, więc zobaczymy. A czy planuję trenować na Get Better? Nie wiem, czy jak będę teraz już, czy jak przejdę już na emeryturę tą sportową, czy będę jeszcze trenował tak czynnie na Get Better, ale myślę, że jeśli tylko tak jak było trochę już w tym, przed tym sezonem, gdzie też się sam przygotowywałem, ale też gdzie sam też przez chłopaków, przez Artura, przez Konrada zostałem poproszony. Wspomniałem, że to dziwnie się rozmawia z samym sobą, nie? No, jest, ale... No, wybaczcie, życie, Gaminate naprawdę nerwy. Ulżyło. Super, jestem gotowy, możemy... No cześć, jeszcze kontynuuję, wiesz, bo tu odpowiadam na to pytanie, czy planuję teraz trenować na Get Better sam. Okay. Ale to już tak jak mówię, z chłopakami teraz miałem tak przed tym sezonem ustalone, że też trenowałem na Get Better, sam się przygotowywałem, ale też sprowadziłem trochę
trochę treningi i mam nadzieję, że gdzieś to się spodobało i może będzie mi dane jeszcze, może już nie samemu trenować, ale że będę mógł komuś przekazywać tą swoją doświadczenie, wiedzę gdzieś tam z chłopakami też na Get Better, bo z nimi się znam dobrze, z nimi się dobrze zawsze współpracowało i to też wiesz, to też dzięki tam Arturowi, Konradowi, dzięki Get Better przez tyle lat i mogłem grać na tym poziomie i zdobyłem taką nową, wiesz, świadomość tego, jak się przygotowywać, jak prowadzić się, jak w tym takim, do tej nowoczesnej koszykówki się dostosować. No dobra, ale ty siebie widzisz w roli takiej trenera ogólnie drużyny, czy wolałbyś się zająć na przykład wysokimi zawodnikami tylko i sprzedać? Wiesz, to też jest fajne. Nie wiem, czy widzę się w roli takiego trenera, head coacha, wiesz, normalnie drużyny ekstraklasowej, to jest ciężka na pewno praca, nie? Ale nie zamykam się na nic, bo nie wiem, co wiesz, co ta przyszłość mi przyniesie, ale na pewno dobrze się czuję, tak jak teraz wiem, wiesz, prowadząc treningi z dziećmi, z młodzieżą, czy prowadząc treningi stricte, tak jak trochę to robiłem na Get Better właśnie z wysokimi zawodnikami. Gdzieś ta praca, przekazywanie tego, co sam nabyłem, co sam doświadczyłem, czego się nauczyłem, czego zdobyłem, jaką wiedzę, jakie rzeczy, wiesz, takie przez to doświadczenie, to cwaniactwo w grze pod koszem mogę sprzedać komuś, nie? I gdzie ja widzę jakieś elementy u kogoś, gdzie ktoś może rozwinąć, albo jak powinien grać, w jaki sposób się ustawiać, wydaje mi się, że pewne rzeczy widzę i mógłbym to sprzedać. I to jest też fajne, wiesz, bo na pewno tego brakuje w klubach, czy w tym szkoleniu młodzieży takie stricte, pracy indywidualnej, wiesz, z zawodnikami, czy niskimi, czy z dziećmi, czy z wysokimi właśnie zawodnikami. Co? No tutaj we Wrocławiu jest taka osoba dedykowana, Maksym Papa, czy nawet Radosław Chyży został gdzieś tam zatrudniony, ale nadal brakuje mi byłych zawodników, żeby byli przy tych klubach, nie? No, jest na przykład Paweł Leończyk i on się zajmuje kolejnymi wysokimi zawodnikami. Mi się podobałby taki model, nie? Że są jednak jeden, dwóch zawodników zasłużonych dla klubu, związanych z regionem, to by była sytuacja idealna. Wiesz, ale to nie są też pytania do mnie, bo wiem, to są pytania do klubu, do świadomości. Tak naturalnie to powinno przychodzić chyba, nie? Wiesz, to jest fajne, no bo to jednak dbasz o to, żeby, tak jak ci mówiłem, żeby rozwijać tych zawodników, bo dostajesz dany zespół, budujesz skład i dostajesz danych zawodników na 9 miesięcy. I przez to, że z nimi pracujesz z dnia na dzień, tak, z tygodnia na tydzień, to dostajesz ich we wrześniu, a zobacz w lutym, w marcu, jaki ci zawodnicy przez to, że zrobili progres indywidualny, jaką możesz mieć wtedy drużynę, o ile lepszą możesz mieć drużynę przez to, że nie tyle rozwijasz zawodników taktycznie, wiesz, pod względem tego, że uczysz ich zagrywek, tego wszystkiego, jak mają funkcjonować, ale też tego, jak ich rozwijasz indywidualnie, bo często jest tak, że nawet teraz zawodnicy zagraniczni przyjeżdżają prosto po szkole, albo są na przykład drugi, pierwszy sezon w Europie, więc oni to też są gracze, którzy też jeszcze ten poziom rozwoju indywidualny mają jeszcze bardzo duży. I jeśli poprawisz takiego zawodnika przez te kilka miesięcy o 5, 8, 7, 10%, no to jest postęp mega, nie? Na pewno. No kluczem jest też po tym, żeby taki gracz grał, nie? Bo to, że ty z nim poćwiczysz, że on nie będzie wiadomo, tego to jasne, że tak. Dlatego idealnie by było, żeby to były system naczyń połączonych, jest trener główny, trener na przykład Leon od wysokich. A nie wiesz, asystent, są trenerzy wszyscy, od takiej wszystko, pracy indywidualnej, jest ktoś, kto robi. Nie? No ale wiesz, to na to też świat idealny, oczywiście mówimy. No ale tak to jest w NBA, tak to jest pewnie w Eurolidze. A co odpowiedziałeś na pytanie, w którym z klubów czułeś się w prime time? No trochę tak powiedziałem, wiesz, tak bardziej, że ten okres, który taki myślę miałem w tym moim prime time, to jest taki powiedzmy od tego Koszalina, gdzie ten sezon w Koszalinie pociągnął jakby tak za sobą, że wskoczyłem na ten taki poziom, powiedzmy, tych takich lepszych klubów. Mówię tak, bo grałem w czarnych wcześniej, zdobyłem medal, ale następny sezon miałem taki trochę też słabszy, ogólnie, co z wami przegraliśmy w ćwierćfinale, pamiętasz, z Zieloną Górą, co uwalił wtedy, pamiętasz, Słupsku, ten mecz, co skakał, co Stel mi lejapa rzucił na zwycięstwo. Ale była seria, kurde. I wtedy mieliśmy taki ogólnie ten sezon, no nieudany, bo po medalowym sezonie gdzieś tam na pewno apetyty w Słupsku, jak to wiesz, też ta presja jest, były większe. I wtedy poszedłem do Koszalina i ten Koszalin tam otworzył mi medal i ten sezon taki udany też w moim wykonaniu otworzył mi możliwość dostania się do tych lepszych czołowych klubów, nie? I przez te lata już wtedy od tego trefla, tak naprawdę do momentu teraz grania w tym treflu drugi raz te 4 lata, to myślę, że to był taki mój najlepszy, wiesz, okres, gdzie czułem się jakby najlepiej sportowo, fizycznie, wiesz, znaczy fizycznie czuję się dalej dobrze, ale gdzie tam, wiadomo, wiesz, bo już teraz wszyscy mnie postrzegają jako tego starego weterana i już gościa. To w którym momencie poczułeś już, że PESEL... Że... Nie ma tak, wiesz, ty się czujesz tak jak parę lat temu. Ja nie czuję tego momentu, że nagle, wiesz, coś mi tam spadło gdzieś tam, nagle, tak wiesz, ucięło się po sezonie i to jest koniec i już na ten poziom nie wejdę. Nie, bo wiesz, pewne rzeczy, że to, że jesteś troszkę może wolniejszy, to, że
to, że ja nigdy też nie byłem nie wiadomo jaki, wiesz, dynamiczny, to co wspominaliśmy, że wysoko nie skakałem, to też może jest to, że nigdy nie czułem tego spadku, tej dynamiki mojej, wiesz, takiej, że nagle nie skaczę, że już nie mam tego levelu, tego wyskoku takiego, jak miałem, nie? Więc, więc bardziej zawsze bazowałem na tym, na czym ci, wiesz, opowiadałem wcześniej i to i dalej na tym bazuję, no po prostu. Kilkanaście sekund przerwy. Jeżeli ktoś chce kupić kosze od EpuFlor, zapraszam serdecznie. Jesteśmy z powrotem. Mamy czas, Leon, mamy czas. Co? Maciej Danielewicz, odpowiedzieliście. Tak, zrobiliśmy to pytanie. Tak. Dobrze, jedziemy dalej. Mateusz Paradowski, jak liga zmieniła się na przestrzeni lat twojej kariery, organizacyjnie, sportowo i inne kwestie? Czy teraz młodym jest trudniej, czy łatwiej przebić się do rotacji? No, o tym chyba jak liga się zmieniła, to trochę mówiliśmy, bo to nawiązanie do tych lat poprzednich, że ta koszykówka ogólnie się trochę zmieniła, to, no to wiadomo, to myślę, że nie będziemy już tego powielać. Organizacyjnie, wiesz, no też to jest tak, że jest, myślę, teraz mało już klubów, które, przynajmniej tak się też o tym nie słyszy tak dużo, że które nie płacą, które mają te takie, wiesz, problemy finansowe. A są dalej kiedyś te pytania, jak zawodnicy się spotykają, co tam? Co, no, właśnie, co tam? Właśnie drugie, wiesz co, pytanie, jest coraz, wydaje mi się, że jest coraz mniej tych pytań, ale... Jakie są pytania? Teraz? No wiesz, jak tam zdrowie, nie? No takie, dobra, to jest klasyk, wiesz, ale no. Takie, co jest teraz takim... Wiesz co, dostaję na przykład, inaczej nawet może nie... I to jest dla mnie bardzo miłe i też pokazywało mi to, co wspomniałeś, że gdzieś tam jeszcze ten poziom sportowy jest, bo nawet nie od zawodników, bo często, wiesz, zawodnicy może sobie tam czasami też nie słodzą tak, ale miałem takie w tym sezonie z 2-3 razy od trenerów czy od asystentów, że mówili mi, że dobrze wyglądasz, wiesz, że jak, wiesz, oni analizują też mecze, oglądają te mecze. Może i... mówili, że przystojny jesteś, nie chcieli. Nie, że na boisku raczej, no to bym, wiesz, to bym się wtedy trochę zaniepokoił może, nie? Nie wiem, co na to moja żona, nie? Bardzo serdecznie pozdrawiam was i moją Anię i Franka, tak trochę, już trochę prywaty, ale... Teraz troszkę, no. Nie wiem, czy wbiję, ale dobrze wyglądasz, dlaczego nie grasz? Tyle, ile, na ile, jak wyglądasz. A mam cię wiesz, tutaj. Odbiję piłeczkę i wiesz, to trochę tak powiem, bo to niezręcznie, no to nie jest pytanie do mnie gdzieś tam, okay. Tak? No teraz nie gram, wiadomo, z wiadomych przyczyn. Ale to nawet nie chodzi o to, dlaczego, wiesz, nie gram, bo ja sobie to już też tak trochę poustawiałem, może w głowie, może to jest, nie wiem, czy źle, czy dobrze, bo wiesz, też trochę się z tym źle czułem, na pewno tamten sezon, gdzieś tam ta transformacja we mnie trochę przechodziła, tak, że te minuty zaczęły trochę mi spadać, wiesz, o co chodzi? Że z gracza, który tam zawsze grał te 20 ileś, tam czasami po 30 minut, zaczęło to spadać i musiałem sobie też to trochę w głowie poukładać, żeby te minuty, które jestem na boisku, wykorzystywać jak najlepiej i też, wiesz, wiedziałem, że no, mogę pomóc jakoś zespołowi. Mimo, że tych minut jest mniej, to mogę w jakiś sposób tam pomóc zespołowi tą swoją grą i na tym się bardziej koncentrowałem. No na tym... Ostatnie dwa lata masz takie 15-16 minut, reszta to przez 10 dobrych lat ponad, to praktycznie w zasadzie można być te 20... Kilka minut, nie? No, eścia no, minut było. No dlatego wiesz, to na pewno był po tych latach, to był taki trochę dla mnie nie przeskok, ale trochę musiałem sobie też to poukładać w głowie, jak to jest, wiesz, funkcjonować. Mimo, że jesteś doświadczony, ale jak przez ileś lat nie jesteś w takiej sytuacji, to chwilę mi czasu na pewno to zajęło, żeby sobie to, wiesz, to ustawić tak, że zmienić te trochę nastawienie moje, żebym ja się ze sobą jakby też dobrze czuł, przychodząc, wiesz, na trening, przychodząc na mecz, żebym miał dobre nastawienie do tego, nie? I to trochę my sobie, no już na pewno sobie to poustawiałem już dawno, ale chwilę mi to też zajęło, nie? Super się z tobą gada. Szkoda, kurczę, że będziesz świetnym tym. Będę cię zapraszał albo jako online ekspert do PLK. Bardzo chętnie, bo bardzo ty śledzisz... No, interesuje się, wiadomo. No, a to jest zawsze fajna perspektywa, jeszcze jak tu byłeś, wiesz, na świeżo to jest zupełnie inaczej. Jedziemy dalej, Lucjan Kasprzak. Jest, o jest kurczę. Jest i fizjo, Lucek. Zobacz. Tak, wiedziałeś, że to pytanie od Lucka, czy nie? Wiesz co, chyba pytanie to mi żona o Lucka pokazywała. Nie wiem, czy to nie było jedno z pierwszych gdzieś tam, bo ona bardziej śledzi takie te media społecznościowe i dobrze. To mi pokazywała, więc Lucek gdzieś był, ale nie pamiętam, o co pytał, o Koszalin pewnie. No dobrze, Lucjan Kasprzak, pozdrawiam serdecznie panowie, pozdrawiamy Lucek. Dobrze. Lucek to fantastyczna osoba, tak, polecam, tak. Znajdziecie go w Koszalinie albo w Polanie Jakuszyckiej. Pozdrawiamy Lucka. Czy to prawda, że jadąc podpisać kontrakt w Anwilu Włocławek odbył trening z partyzanta w cywilnych ciuchach.
Ale Lusek Maskot, on ma takie informacje, a może gdzieś to było też, może wrzucałem. Tak, była taka sytuacja, wiesz, że kontrakt, wiesz, wiadomo, ten już kontrakt był podpisany mailowo. No. Wcześniej, ale jechałem wtedy na taką prezentację gdzieś tam do Włocławka i przyjechałem na tą prezentację przygotowany, no że idziemy na jakąś tam konferencję, wiesz, gdzieś tam podpisujemy tak oficjalnie kontrakt, nie wiem, z prezesem, czy tam tak wtedy to było. I to wszystko. A Igor był wtedy na sali z Marcinem Woźniakiem i z trenerem, z Grześkiem Korzanem i od razu mnie przechwycili i go od razu te swoje, wiesz, tam taktyczne rzeczy na boisku. Ja ubrany tak jak byłem, jeszcze jakieś tam spodenki i w ogóle, wiesz, i na tym boisku w normalnych ciuchach. To może nie był taki stricte trening, że ja tam biegałem, wiesz, robiłem różne rzeczy, ale jeszcze taką dobrą godzinę z Igorem na tym boisku, te taktyczne rzeczy, jak będziemy się zachowywać, czego on ode mnie chce, jak mam się ustawiać, jaka obrona, gdzie tutaj, wiesz, te jego rzeczy takie wszystkie, sorry, ręce szeroko. Wszystkie te niuanse przerobiliśmy już, żebym już w głowie był przygotowany na to, co mnie czekało, nie? Więc tak, to jest prawda, Lucek ma dobre informacje. Lucek w ogóle ma mega historię, nie? No słuchaj, to ale jego, on powinien być jeszcze odcinek z nim. Ale to wiesz co, to jest też dobra dla ciebie formuła, żeby zapraszać takich fizjomaserów trochę, tych z takich dawnych lat, oni mają historii albo na pewno. Albo pojadę autem tam i zrobimy skórę, albo tutaj przyjedzie. Dobrze, jak na starej hali jeszcze w Koszalinie. Pamiętasz ten kurnik, ten taki, już jak się mówiło? Fajnie się grało, tylko tak z daleka trzeba było uważać, czy w sufit, takie perspektywy, ale ciężko. Tak, no ale pamiętasz, to dla ciebie była dobra hala, bo tam byś walił ten przysłowiowy tapczan, nie? Dechę, ale wtedy nie rzucałem o dechę. No nie, ale mógłbyś walić tam, a bo tam te kosze. Smarował tam 90% wolnych by miał chyba, 99 w tym. A ty nie ale lubisz, jak ja tam lubisz tapczan rzucać? Wiesz, o deseczkę, jak tam gdzieś z boku coś, to musisz mieć opanowane. Ale w taki tapczan... Nie, tam. No tak to nie, nawet nie. Nie, nie umiem. Nie, ale tak, ja tapczan, ale po dwie nie ma już takich koszy w ogóle. Nie, no to kiedyś było, wiesz, ale ja miałem tą przyjemność w sumie, że ten mój sezon w Koszalinie to już graliśmy na nowej hali. No lepiej. A co tam teraz na tej sali nie gra pierwsza liga? Nie, grałem na tej starej właśnie, nie? To właśnie tam się, mogą walić. Nie, bo się bałem, że ten, ale ona też odremontowana chyba. Coś tam pewnie było zrobione. Wyświeżone jest. Ale kosze chyba dalej są. Jezu, ja pamiętam, jak widziałem, jak George Rees ma w czwartej kwarcie tam piłkę, to już wiedziałem, że trzeba piłkę wyjąć z kosza. Ale pamiętasz... To taki Michael Hicks Paul Farmy, nie? To taki George w prime takim Koszalinie. Jezus, to był gracz dopiero. Wiesz, indywidualnie gdzieś tam... I też mega, z kamerą chodził, nagrywał wszystko, nie? Pamiętam takie jeszcze kiedyś były, pamiętasz, mecze gwiazd? Tak. Albo takie mecze gdzieś tam robili Polacy kontra zagraniczni, było. Coś takiego, bo to pamiętam, że raz Blondynki byłem. Blondynki kontra łysi na przykład. No, to jest to, nie? Chociaż nie wiem, czy to ma sens w polskiej lidze. Myślisz, że jakby do tego wrócić? Mecz gwiazd? No. Czy nie lepszą formułą jest ten Puchar Polski właśnie? Puchar Polski jest spoko, ale poważne granie. Można by... Poważne granie też fajne by było. Ale czy my jesteśmy jako nasza liga, czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby zrobić ten mecz gwiazd, żeby to robić nie takie wiem, show? Zobaczyłem mecz gwiazd, jak wyglądał, jest na YouTubie chyba cały, w hali stulecia, wtedy w Ludowej, 2007-2008. Pełna hala. Ja myślę, że 10 koła ludzi było, wiesz. No, jak zobaczyłem to z perspektywy czasu, mówię, wow, ale to był czas. I to w sumie takie lata, gdzie już ta, to nie te lata 90, gdzie tam tutaj no było. Nie, to ale było to, ale wyglądało petardę, jeżeli ktoś może, to jest taki film na YouTubie. Wiesz co, no słuchaj, to może też jest dobry pomysł. Żeby moim zdaniem kluczem to, co jest problem w NBA, motywacja tych zawodników na mecz gwiazd. Jakby fajnie by było zobaczyć Sandersa, na przykład jak przeciwko, jakoś tak to pomieszać, na przykład przeciwko Kyzlinkowi jest w drużynie. Żeby wiesz, pomieszać to wszystko topowych, trochę. Tak jakby się wybierali jak na WF-ie czy na dworze. Że sobie na miejscu. Tak, i ja grają. Biorę tego, ty tego. No słuchaj, no jakby 10 chłopa było w jednej drużynie, w drugiej i nie wiem. Prezes Koszarek załatwiłby 200 koła do podziału za zwycięstwo. Niech część idzie na jakąś charytatywny cel. Ja myślę, że chłopaki by w pewnym momencie się odpalili. No dobry pomysł może to jest. Bardzo dobry, ale już ruszyć, widzę nie? Z tyłu głosy trenerów i prezesów i sponsorów w klubach. Jezus Maria, tak, my tyle pieniędzy dajemy. Ktoś się tam jeszcze rozwali. Ja ich rozumiem, nie? Nie, jasne. No to, ja jest, ich to jest ciężki temat, ale... Ale dla kibica super by było to zobaczyć. Bo wiesz, bo na przykład jak patrzyłem na ten trochę teraz konkurs wsadów, co był w Bydgoszczy. No jednak... W Sosnowcu. Nie, coś w ogóle nie wiem, skąd ta Bydgoszcz mi się teraz wzięła. W Sosnowcu, wiadomo. Chyba przez te zielone trochę trybuny, bo tam uczniczka taka zielona. Trochę, nie wiem czemu. Ale
Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo ten poziom to nie jest taki, wiesz, konkurs jak... sadów? No, bo konkurs trójek to wiesz, to jest wiadomo, na czym to polega. No bo trafiasz, to jest dobrze, nie trafiasz, to nie. To tak jak w NBA. Ale ten konkurs sadów, no to jak masz, jak porównujesz to do NBA, no to to jest, no nie, nie wygląda to tak, no. Mówię. Natomiast z rozmów, które tam odbyłem po Pucharze Polski, jest rzeczywiście jakaś dyskusja, żeby zrezygnować z tego konkursu. Bo kolejna kwestia z całym szacunkiem też, bo jak bierzesz do oceniania tego konkursu sadów, nie wiem, kto tam był, prezydent Sosnowca, czy jakiś wojewoda tam był, czy ktoś, no to są jak ludzie, którzy się nie znają i dają, no myślę, jak oglądałem ten konkurs sadów, to te oceny nie były spójne ze sobą, tak? Takie mam wrażenie. To zawsze, ale... natomiast... Ale to jest, no to jest kwestia, wiesz, sam Puchar Polski i rozgrywanie tego pucharu jest fajne, bo to jest poważne granie, przyjeżdżają najlepsze drużyny i to jest sportowo fajne wydarzenie. To tak ja to odbieram. A czy lepszym by był taki mecz gwiazd? Nie wiem. Na pewno nie zastąpiłby tego Pucharu Polski jakimś meczem gwiazd. Jeśli jakieś dodatkowe wydarzenie, to co najwyżej. No. Ale tak jak mówisz, czy tutaj zgodni by byli, wiesz, władze ligi i kierownictwa klubów, no nie wiem, bo to trochę może nie, mieć... Nie, Puchar Polski jest fajny, w ogóle w Sosnowcu fajna hala, ale ja bym go chyba mimo wszystko skrócił do półfinału i finału. Żeby od razu było. Tak mi się wydaje. No to jest jakaś dyskusja, chociaż no mówię, sportowo to jest tylko, na pewno tylko, że tam fajne, jest strasznie długa przerwa wtedy, więc niektóre drużyny 2 tygodnie. 3 tygodnie prawie, masz tydzień, kto nie gra w Pucharze Polski, to ma tydzień do Pucharu i potem jeszcze prawie 2 tygodnie są do Ligi. To są prawie 3 tygodnie przerwy. Nie? Dobra, bo mieliśmy duży z nas tego wyjdzie. Jak wspominamy, chyba ty, jak wspominasz medalowy sezon w Koszalinie? Lucek jeszcze. No ja, wiesz, mówiłem to pewnie, ale w Koszalin bardzo dobrze wspominam, bo ten sezon był taki trochę dla mnie też przełomowy, a dwa, że dla Koszalina też na pewno fajne. A wiesz, no to był sezon trochę taki też roller coaster, bo my nie zaczynaliśmy go dobrze. Tak naprawdę 2/3 sezonu to były takie balansowanie na tym, że graliśmy nieźle, graliśmy słabo, zmiany w zespole, ale z momentem, kiedy przyszedł tam trener Sretenowicz, poukładał, tak jak mówiłem ci, tą rotację, gdzie te role już były podzielone i już mieliśmy troszkę też krótszą tą rotację, bo ktoś tam wtedy odszedł, to zaczęło to fajnie funkcjonować wtedy i zaczęliśmy bardzo dobrze wyglądać, no i zrobiliśmy wynik, no jakiego w Koszalinie nie było. A pamiętam jeszcze fajna historia po tym półfinale z Treflem. Mieliśmy chwilę do tych meczów przeciwko Stelmetowi, gdzie ty byłeś, to mieliśmy tam trener wtedy prezesem był tam prezes Kozak i on miał taki ośrodek nad morzem. Jak nas zabrał tam na takie świętowanie, wiesz, wtedy... A to już po sezonie było. Nie, to było po tej ćwierćfinale z Treflem. No. Gdzie mieliśmy chyba tam... Ja mówię, że to już w głowie brzmi, jakby było po sezonie. No wiesz, no ale to było no taki sukces, że tam, wiesz, awans do półfinału, czego tam nigdy nie było, że wszyscy byli tak podjarani, jeszcze patrząc z perspektywy całego tego sezonu, więc taka fajna, no, impreza raz, ale dwa, że no mega tam było. On nam tam dał, wiesz, takie swoje, tam miał takie domki, każdy miał sam taki domek. Słuchaj, do trzeciej siedzieliśmy, to pamiętam, to nie wiem, ale no, nie ma tutaj co ukrywać. To ale sezon nie... 11-12? Czekaj, to był sezon 12-13 chyba. 11 to zdobyliśmy. Pierwsze mistrzostwo też chyba dla Zielonej Góry. Ja już teraz na pewno powinienem pamiętać. Tam Hocz na pewno był w Zielonej Górze. Tak, to już na 100%. To teraz mogę ci tylko powiedzieć, że przyjdzie taki dzień, że opowiem, jak wyglądało przygotowanie do finału w Zielonej Górze. Mieliśmy też 3 czy 4 dni wolnego. Jak polską ekipą spotkaliśmy. Ale wiesz co, bo teraz to może dziwnie brzmi, że my świętowaliśmy po ćwierćfinale, ale to też budowało gdzieś tam tą relację w drużynie, takie coś. Wiesz, play-offy to dla kibiców taki już specyficzny moment, kiedy zawodnicy już troszkę mają w pewnym momencie, żygają sobą, nie? Z jednej strony tak, że jakby dużo tego jest, więc warto takie rzeczy robić. No ale to wiesz, no tak, bo musisz utrzymać tą koncentrację, tą świadomość i tą chęć grania w tą koszykówkę dalej, po tym całym sezonie spędzania ze sobą, więc takie rzeczy były fajne. Ale do czego nawiązuję do tej imprezy, bo to było fajna rzecz, wiesz co, to był jakiś tam kwiecień czy początek maja, noce nie są jeszcze takie ciepłe, a tam był basen na zewnątrz, 3 w nocy, wiesz, tam połowa i powiem to, żeby tam, myślę, że Igor nie będzie miał pretensje, ale Igor też się kąpał wtedy w basenie. No wiadomo, kryokomora. Tak, więc to było fajne, wiesz, w ciuchach niektórzy wskakiwali. No, a bez też?
Bez też, na pewno. No, zdarzyło było, się. Było, a w morzu? A w morzu? Nie, w morzu nie. To, no, ale woda była w basenie, myślę, tak, i miała podobną temperaturę, co w morzu, więc było spoko. Ale wiesz, to wszyscy byliśmy z rodzinami, więc to było fajne. To nie tylko my zawodnicy, ale wszyscy. Całe rodziny się tak integrowały. Całe rodziny pływały w basenie. No może nie całe rodziny, ale niektórzy zawodnicy pływali. Nie będę tam, Igor też pływał, więc było fajnie, nie? Było fajnie i to na pewno budowało u nas taką, wiesz, więź między nami, tak, jako drużynę, nie? Nie, to jest bardzo istotne, bo mówię, te playoffy, żeby utrzymać atmosferę, to już jest klucz, bo tam już nic nie wymyślisz. Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. Na pewno tak. Leon, tyle mi się rzeczy przypomina. Dobrze, nieważne. Tomasz Wodyk pyta, nawet masz, zobacz, kubek swój fajniutki. Mam taki, miałem taki kubek, tak? Dom, nie wiem, czy jeszcze go mam. Ale... Jak wspomina pan sezon 2010-11, brązowy medal z czarnymi i grę z Jarrellem, gościem, któremu na treningu wypadały pieniądze. Czy było łatwo... Dobra, może najpierw na to. Wypadały pieniądze Jarrellowi? Aha. Ktoś ma dobre informacje. Nie, Jarrell to był człowiek orkiestra, nie? To był gościu, który raz, że był... Jak mam wspominać tak właśnie w przeciągu tych wszystkich lat, to na pewno jeden z najlepszych rozgrywających. To jest właśnie taki, o czym mówiliśmy. To jest gościu, który robił ci tą grę. Który był dyrygentem, wiesz, na boisku. Robił wszystko, bo on potrafił wziąć na siebie, on brał na siebie odpowiedzialność w tych ważnych momentach. To on był tym gościem, który, wiesz, decydował o wszystkim. Dwa, że drużyna się przy nim dobrze czuła, bo on potrafił z zawodnikami dobrze funkcjonować na boisku, obsłużyć cię. No, łatwo się z nim grało. A trzecia rzecz, no to był gościu, który, no, on po prostu, to jest jakby, nie wiem, czy jest taka możliwość, ale jakbyś mógł go zaprosić, to jest facet, który by ci to zrobił i imprezę taką, że szok, nie? Wiesz co, pamiętam go, jak trzeba było grać przeciwko niemu, strasznie był irytujący, bo z jednej strony się uśmiechał, a z drugiej strony już ci potrafił, wiesz, docisnąć. Lubiłem się z nim spinać, lubiłem z nim gadać, rzucać mu na gacie. Ale ja miałem z nim bardzo, wiesz, taką nawet potem relację, gdzie tam jeszcze on grał w Polsce, to zawsze, no fajny, bardzo fajny człowiek, bardzo świetny koszykarz. A gdzie, w Stanach siedzi? Chyba tak, teraz nie wiem. On jeszcze grał gdzieś potem w Chorwacji, chyba w Cibonie Zagrzeb, to pamiętam, że gdzieś tam... Kawał zawodnika, to filmiki prawda. Wstawiał, ale to jest prawda, że tak, pieniądze, drobniaki mu wypadały, bo wiesz, on przyjeżdżał na trening taksówką. Czemu? Bo on był przebrany, wiesz, on już był w dresie, on trenował często w spodniach dresowych już taki, nie w spodenkach, i w dresie. I on ściągał tylko kurtkę, miał koszulkę treningową na tym, zmieniał buty i wychodził na trening. Na niebieskim krzesełku rzucał wszystko, czy co? Nie, w szatni zostawiał, chyba buty zostawiał w szatni, ale wiesz, miał jakieś drobniaki na taksówkę. Jak gdzieś się przewrócił na parkiecie, to leciały te pieniądze, no i zbieraliśmy i wtedy, wiesz, ale to też robiło nam wszystko, bo wtedy był śmiech, jak były wyniki i to też była dobra atmosfera w drużynie. I takie rzeczy, i trener się śmiał, bo wtedy był trenerem Adomaitis, więc on, no, wiedział, co może po nim oczekiwać na meczu, więc dużo rzeczy tam... Jarrellowi wypadały drobniaki, a w Zniczu Jarosław podobno wypadały M&M'sy przy narzutówce gościom i cukierki, wiesz, z tego. No. Nie powiem ci kto, ale też miałem taką sytuację, że to trener jeden, co sobie, wiesz, słonecznik dłubał na treningach, nie? A teraz myślę, który dusił słonecznik. No dobra, Nieważne. Który trener lubił słonecznik? Ale taki, rozumiesz... Łupany normalny, wiesz, w kieszeni. Nie, myślałem, że z kwiata, wyciągnął z kwiatem. Aż tak grubo to nie było. Nie wiem, może gdzie indziej, ale... tego. Kto w ogóle jeszcze słonecznik je? Dobre, nie? Wiesz, podłubiesz czasami tam, jak taka, wiesz, jak bo to wchodzi. Na parafii, nie? Pyk, pyk, pyk. Uzależniony może był, nie? Czy ład, a to uzależnia słonecznik, nie? A no słone to potem się chce. Czy... To masz akurat, dlatego... nas tutaj możesz... Gaminejta masz sobie, żeby spragnienie ugasić. Uch. Leon, czy było tobie łatwo przejść na inny rodzaj relacji z trenerem Mantasem? Zapij, bo to niełatwe pytanie. Wcześniej, aha, no wiesz co, to jest tak, że ja już miałem, tak jak ci wspomniałem, grałem na przykład z Igorem, grałem ze Stefanem wcześniej i oni potem byli moimi trenerami, więc ja miałem to doświadczenie, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj też nie ma co ukrywać, z Mantasem mamy relację taką typowo zawodową, no i jakby tyle. I tutaj ja, wiesz, nie jestem gościem, który tam będzie wchodził teraz, że z nim się znałem. Zawsze to tak miałem z Igorem, tak miałem ze Stefanem, że normalnie poza treningiem rozmawialiśmy tak, jak zawsze rozmawialiśmy w szatni jako koledzy. Wiadomo, gdzieś ta granica oczywiście była, ale starałem się zawsze na treningu, czy jak się zwracałem do nich, to zawsze starałem się mówić trenerze i albo coach, tak, żeby okay. Gdzieś to tam było, wiesz, ten szacunek, to zawsze myślę, że był zachowany. Cieszymy się, że oglądasz, Tomku, nasze odcinki, wasze nagrania, bo już tutaj z Mielonka. Pozdrowienia ze Słupska, to kibic ze Słupska. Co tu mamy dalej? Zobaczmy.
Kubek. Leon Zawodowiec, zobacz. Michał Mot, co najbardziej zapamiętałeś w swojej karierze do dzisiaj? No, to jest, wiesz, to jest takich, to jest tego typu pytanie, które chyba jest najtrudniejsze i to jest ciężko tak odpowiedzieć z tego, co zapamiętałem. Wiesz, z każdego klubu na pewno jest tak, że pamiętasz jakieś dobre rzeczy, miałeś, wiesz, były jakieś gorsze momenty i to są doświadczenia, które zbierasz później, nie? Ale no, ciężko powiedzieć. Pewnie gdzieś te występy w reprezentacji to był na pewno taki moment, który jest bardzo fajny dla sportowca ogólnie. I każdy to powie, że gdzieś gra z tym orzełkiem na piersi, to jest mega moment i tym bardziej, że było mi dane pojechać na Mistrzostwa Europy i zagrać, tak jak już mówiliśmy tutaj, przeciwko takim zawodnikom jak z Hiszpanii chociażby, jak Turkoglu, bracia Gasol, czy tam Luol Deng był wtedy w Wielkiej Brytanii. To było, no to było mega, mega doświadczenie, mega przeżycie. I tak na to patrzę. No, wiesz, każdy zdobyty medal, to mistrzostwo z Anwilem, to było... Uaktualnijmy Wikipedię. Mistrz Polski 2018. Tak. Trzy razy brązowy medalista. 11, 13, 14. To były medale, powiedz, 11, w 11 roku. Z czarnymi? No. Koszalinem później 12, 13 i chyba 13, 14 z Treflem. I mistrzostwo. Super Puchar Polski 2013-2017, finalista. Super Puchar to nie wiem, czy nie. No, z Anwilem na pewno. I z Treflem to dwa razy chyba był Super Puchar. No, sporo tych meczów. Ktoś ci policzył, ile już meczów rozegrałeś? Ktoś kiedyś liczył, ale teraz nie wiem. To już było kilka sezonów temu, więc jakby dodać te parę sezonów, co teraz są. Nie miałem pojęcia. No pewnie kilka tysięcy, nie? Nie no, oficjalnych to chyba w lidze kilka tysięcy byś zagrał. Nie wiem ile, no z tysiąc chyba nie jest, czy nie. Jak chyba byś był rekordzistą. Nie, no, tysiąc kilka meczów. Tysięcy może przesadziłem, to nie, ale no nie uzbiera się. Kilkaset na pewno, to ponad może no może tak, masz rację, bo to w sumie my nie jesteśmy NBA, to nie gra się tyle, no tak. Były sezony, że pewnie tam może pod 50, jak grasz tam do finałów, czy policzymy o te medalowe to, no. Miejsca. To... Ale ja jeden sezon policzyłem... Czekaj, tu może nie, przesadziłem faktycznie. To nie... No ale kilkaset tych meczów było. Jeden sezon policzyłem z pre-seasonem w Zielonej Górze, z ligą, która była dosyć duża i były szóstki jeszcze. Mhm. Chyba tak, albo nie. Na pewno ponad tym. No nie, to więcej. Nie wiem, czy wy jeszcze w pucharach pewnie graliście. Jeszcze puchary? No to było prawie tak jak w NBA. No jak 82 mecze, no, myślę, no, mogły być. Z pre-seasonem na pewno, bo w tym pre-seasonie tam się gra czasem 10-12. To już jest prawie jedna runda jeszcze, nie? A to jest ciekawe, nie? Że praktycznie w dwa miesiące rozgrywasz jedną rundę, tak. Przygotowując się... No, półtora miesiąca tak naprawdę, nie? No, bo to 6 tygodni tak najczęściej. Czy to za dużo, czy nie za dużo? A z drugiej strony lepiej grać niż trenować. No niby tak, ale z kolei jak jesteś w tym takim okresie przygotowawczym, że te nogi masz tak zawalone, to ten mecz jest, nie jest przyjemnością wtedy. Nie? Dobra, Leon, ostatnie pytania z Twittera. Z X-a, jakiego Twittera, kurde, z X-a. Paweł Leończyk, uwaga, uwaga. Pytanie od... Jezus, tam zobaczyłem jakaś prokuratura krajowa, mówię, co jest? A nie, to już najpopularniejsze na ty. Masz, okay. Masz X-a? Nie. To załóż, bo tutaj się dzieje, ale dużo jest ciekawych rzeczy, dużo jest fake newsów, takie niebezpieczne trochę, powiem ci, jak źle szukasz albo informatorów masz różnych, to można się często, gęsto wystraszyć. Paweł, występowałeś we Wrocławku dwa sezony. Mało kto do mnie Paweł mówi. Dlaczego nie chciałeś zostać po zdobytym Mistrzostwie Polski? Okej, okay, no to już było. Mówiliśmy. Oferta była na stole, ale tak, zadajemy tak, to tak. Pytanie. Czy miałeś oferty z lig zagranicznych? No to jeśli tak, to jeszcze... No nie miałem takich konkretnych nigdy, żebym mógł już coś tam decydować się na coś albo rozważać tak naprawdę. Jan Dudulski, a to ciekawy będzie wątek, czy jest, jak wspominasz negocjacje z prezesem Bałuszyńskim? Czy ty byłeś blisko Śląska? Ja nawet nie, kto to jest prezes Bałuszyński, bo ja nie znam. Był taki prezes tak? Bałuszyński, gdy Śląsk... Nie, to ja pierwszy słyszę. ASKO Śląsk Wrocław było. Nie było takiej dyskusji? A kto mógł być wtedy trenerem? Trener Urlep, trener Adamek, trener Kurtinaitis. Tak nie pamiętam. Coś kiedyś było. To może piłeś to było... z kimś, kurde. Ale to ja wiesz, ja nie, bo ja tylko wiem czasami pewne informacje od agentów, więc, okay. Od agenta, więc ja też nie zdarzyło mi się, żebym z prezesem Bałuszyńskim, bo ja nie znam nawet, powiem ci szczerze, nazwiska. Była taka tak, osoba. Tak, to ja nigdy ty nie rozmawiałem. Ty byłeś w ogóle kiedykolwiek blisko Śląska Wrocław? Wiem, że kiedyś była taka rozmowa. Coś, w którym roku? No dawno temu, dawno.
Ale to nie doszło też pewnie do jakichś tam rozmów takich. Ja nie, nawet ci nie jestem w stanie podać dokładnie sezonu, który to mógł być. Ale to wiesz, to nie było teraz ani... To było dawno. To może właśnie było za prezesa Bałuszyńskiego. Maciej taką lotką wbitą w tarczę pyta, jakie są plany Pawła Lończyka na życie po karierze, czy zostaje w koszykówce? A to chyba jak poszedłeś do toalety, odpowiedziałeś. To tam, coś tam rozmawiałem, że... A to odpowiedz, bo pan zapytał drugi raz, to może nie słyszał. Jakie są plany? No, takie są plany, że chciałbym na pewno przy tej koszykówce zostać. Jeszcze nie wiem dokładnie w jakiej roli, ale tyle lat się w tą koszykówkę grało i tak naprawdę to jest taki mój zawód wyuczony, można powiedzieć. A żona nie ma dość koszykówki? Cały czas ta koszykówka. Nie, ona bardzo dużo żyje też koszykówką i bardzo lubi też koszykówkę. Jeszcze za starych czasów chodziła na mecze, tam jak mnie nie było nawet w Słupsku, więc z całą rodziną i mój teściu i brat, więc brat żony. Fajnie. Więc czyli co, on... leci 17:30, oglądacie meczyk razem? No dużo oglądamy razem. Super. Ona bardzo, wiesz, fajne jest to, że ona bardzo dużo też rozumie z koszykówki i to nie jest tak, że wiesz, widzi tak jak zwykły kibic, ale widzi też to wszystko jak dookoła. Na pewno wygląda i bardzo dużo na pewno złapała przez tyle lat ze mną. Fajnie, też super. Jak w tej koszykówce. No ale męczą nas już też trochę te wyjazdy, wiesz, to jest takie najbardziej męczące, ale jak już wracają. Zobaczysz zaraz, że, jak to jest. Że nawet nie chodzi o to, że one mnie męczą fizycznie, bo też, bo wiesz, taki długi wyjazd, jak jedziesz do Łańcuta, do Lublina, odczuwasz to, nie, w autobusie. Ja ci, ale już trochę mentalnie ja też to ci powiem tak, jak ja bym miał wsiąść teraz do śmierdzącego autokaru i 8 godzin jechać przez całą Polskę na mecz, tyle lat, tyle powrotu. Jeszcze jak teraz sobie przypomnę, Zielona Góra, Berlin, Moskwa. Wy jeszcze lat, no, jeszcze puchary. Śmierdzi, wiesz, te mordy, przegrasz mecz. Wracasz po cichu, kaptur na głowę, słuchawki, teraz wszyscy siedzą. Wiesz, kiedyś to już było inaczej, bo kiedyś trochę tak nie było telefonów, grałeś, pamiętasz? Grało się w karty. Ja w karty nie grałem. Nigdy. Ja też nie grałem, ale słuchaj, ale siedziałeś zawsze przy tym, jak grali w karty. Zresztą, to jest też, były czasy takie trochę, jak pamiętam pierwszą ligę, jak ja zaczynałem wspólnie. Nie, no jesteś tacy starzy, nie jesteśmy. Ale słuchaj, jak latałem do Zielonej Góry, to iPhony już były, rozumiesz? Ale jak ja zaczynałem, no a jak był rok 2000 tam drugi, to miałeś iPhona? Siemens. Co miałeś? Nokia 3030 i w co? W węża grałeś? Nie wiem, nie było na Siemensie węża chyba. No nie, no to, a ja miałem taką Nokię i grałem gdzieś tam w jakiegoś, no co najwyżej węża i te melodyjki były takie jeszcze, wiesz, jeszcze takie podstawowe. No, ale zresztą to jest dobra historia, słuchaj, jak wracaliśmy, jak my ze Stargardu, pierwsza liga i były zespoły, słuchaj, były zespoły Łańcut, Jarosław, jakiś Przemyśl, nie jakiś oczywiście, nie obrażając, ale chodzi mi, że po prostu cała Polska jeszcze, wiesz, po Przekątnej do przejechania, Pruszków, Warszawa, Czelać, my każdy wyjazd to był po prostu wyjazd 6 rano, jesteś tam albo kończysz mecz o 20, jesteś w domu na 10. A tam jeszcze byli tacy zawodnicy doświadczonych było dużo i to były takie czasy te po czasach 90., więc kierownik zespołu, zawsze było tak, że jak był wygrany mecz na wyjeździe, to kierownik zespołu miał pulę taką w swojej tam pieniędzy, że wjeżdżał do autobusu, krata, piwa, nie? To było normalne. I były takie czasy, że tak się wracało, nie? Ja jako młody zawodnik dopiero, wiesz, przypatrywałem się temu. Nie było. Słuchaj, wchodząc do dorosłej koszykówki, pewne ideały umierają po kilku tygodniach. Ale trzeba też przyznać, treningów, że ten profesjonalizm poszedł tak do przodu, że od X lat takich rzeczy już nie super ma. Super. To też słyszę o tym, to jest bardzo fajne. To trzeba przyznać i to oficjalnie mówię, bo kiedyś tak było po prostu. No kiedyś takie były czasy. Zresztą moje pierwsze, bardzo, ja to bardzo dobrze wspominam, chociaż to jest historia, że jako młody zawodnik mogłem mieć jakąś małą depresję przez to, ale ja to dobrze wspominam i zawsze to opowiadam, że to fajne też dla mnie doświadczenie, bo mój pierwszy trening z seniorami, w Spójni, to był czas, kiedy oni skończyli sezon i brali tych młodych trochę, żeby tam, wiesz, pamiętasz, kiedyś było trochę, nie wiem, czy miałeś, ale roztrenowanie po sezonie było. No, oczywiście. Teraz tego nie ma, teraz sezon się kończy, do domu i wiesz, i koniec. A kiedyś było roztrenowanie po sezonie i takie 2 tygodnie jeszcze i brali, wzięli mnie do tej pierwszej drużyny, żebym sobie na takim roztrenowaniu gdzieś tam trochę się zobaczył, jak to jest. Przyszedłem do szatni w Stargardzie, pamiętam miejsce, w którym usiadłem, bo szatnie są te same, miejsca te same. Usiadłem, wiesz, bo nie wiedziałem, gdzie przyszedłem wcześniej, jeszcze tam mało kto był w szatni. I wszedł do szatni Piotrek Nizioł, którego serdecznie pozdrawiam i ja to bardzo dobrze wspominam, żeby nie było. I Piotrek zobaczył i usiadłem na jego miejscu. Nie wiedziałem, gdzie, bo to nie było kiedyś tych boksów, no są normalne wieszaczki, ale on tam siedział, on tak spojrzał na mnie i... Spierdalaj, młody.
No i jak rzecz nie wstałem, zabrałem rzeczy i poszedłem dalej. Ale tutaj jakby nie mam żadnej urazy do Piotrka, bo to bardzo... Ja to, wiesz, wiadomo, wtedy to było inaczej, ale ja to dobrze pamiętam. Zresztą fajnie było wtedy takich doświadczonych zawodników zobaczyć. Pięknie. Zresztą Piotrek, myślę, że nie wiem, był u ciebie? Jeszcze nie, Kuba. Ja pamiętam, Kuba był, ale wiesz, jaka jest historia z Kubą, może pokażę ci potem zdjęcie z Kubą, jest taka historia, że... Co, na rączkach go miałeś, czy co? Kuba przychodził z tatą na treningi, latał tam obok i ja z nim ze wszędzie grałem. Pojechaliśmy kiedyś na obóz do Wałczy, ja mam takie zdjęcie, że Kuba jako mały chłopak siedził u mnie na barana. I słuchaj, jak on przyszedł do Polski, wrócił ze Stanów... Masz to, czy... Gdzieś mam, może, nie wiem, czy teraz mam na nie telefonie, zdążył, ale jak Kuba wrócił do Polski ze Stanów i grał w Legii, ja grałem w Treflu, przyjechaliśmy na mecz, graliśmy mecz w Warszawie i no ja byłem na boisku, Kuba wszedł z ławki i stanął przy mnie na osobistych, nie? I on tak stoi i nie odezwał się do mnie cześć. Przecież ja go pamiętam, bo ja z nim grałem w kosza, jak był mały i tam lataliśmy, ja jego siostrę pamiętam, bo też siostra Maja, jeśli dobrze pamiętam, przychodziła na mecze i na treningi z tatą też ich przyprowadzał i on tak do mnie stoi, ja mówię, a co ty z wujkiem się nie przywitasz? O, on do mnie tak patrzy, ja myślałem, że ty mnie nie pamiętasz, wiesz. I teraz jest zawsze tak, że jak się witamy, to jest cześć wujek, nie? Bo także jestem jego, jeszcze taki przyszywany trochę jego wujek, nie? Dzisiaj będziesz wujkiem. No. Nie wiem, no może się tak ze mną przywita, ale ja bardzo, bardzo dobrze pamiętam te czasy i to taka historia, nie, żeby nie było, że ja źle pamiętam, bo ja bardzo Piotrka dobrze wspominam i to było tylko, że tak, wiesz, no takie moje było wejście do szatni seniorów, nie? Ja też bym tak powiedział, jakby mi zajął młody zawodnik. Może nie aż tak brzydko. Teraz jest trochę może inaczej, bo wtedy, no wtedy było, wiesz, jako młody to, nie wiem, nie zauważyłeś tego, że teraz trochę ci młodzi to tak są, wiesz, te telefony, trochę ta technologia ich zmieniła. Kiedyś było naturalne to, że ja nosiłem torby, że ja pomagałem, że pewne rzeczy, jako młody, no, to był mój obowiązek, nie? A teraz musisz chyba trochę ich bardziej do tego pchać, zmuszać, wołać. No, nie rozumieją. Nie jesteś pierwszą osobą, tak, która o tym mówi. Ale tak jest. No, trzeba się dostosować do tych czasów, które są teraz. A ja uważam, że to jest rola starszych zawodników, bo jest znieczulica. Bo jeżeli tego z chaty się nie wyniesie, albo nikt ci tego nie powie, to uważam, że weterani powinni wjechać właśnie. Może nie na tyle brutalnie, że spierdaj młody, nosić torby, ale w inny sposób. Tak mi się wydaje, bo sam pamiętam, że załapałem się na dobra, zostaw młodego. Już tak, wiesz, tylko ja miałem tą różnicę trochę, że ja może trochę byłem inaczej od razu traktowany w zespole, dlatego że jak ja wszedłem, ten mój pierwszy sezon w seniorskiej koszykówce, to był kiedy Spójnia spadła do pierwszej ligi. I ja od razu otrzymałem trochę tą szansę, że byłem takim już grającym zawodnikiem. Wiesz, ja grałem już takie 15 minut gdzieś tam w meczu i też nie byłem takim młodym, który przychodzi tylko na treningi i tylko trenuje, więc wydaje mi się, że przez tych starszych byłem trochę też może inaczej uważany, wiesz, o co chodzi? Że już byłem tym grającym, że jakoś, że daję sobie radę gdzieś tam na tym meczu. Oczywiście czerpałem od nich dużo, bo tam było dużo doświadczonych zawodników zostało jeszcze w tej pierwszej lidze, ale byłem też takim grającym. Nie byłem tylko chłopakiem, który przychodzi tak jak jest często teraz, że przychodzi i po prostu trenuje i jest tylko gościem, który ma pomóc w treningu, nie? To Leon, jak było z tym Brogdonem? Bo tutaj jest pytanie, już pokazuję. Smoking Trees, jak to było z tym Brogdonem? Narosły takie, wiesz... I plotkach łączonych go z kadrą. A to ja tego nie wiem, jakie tam są plotki z kadrą, to kompletnie o tym nie mam pojęcia. No bo takie były, rzeczywiście. Coś tam było, wiem, słyszałem, ale to, wiesz, to było dwa lata temu, kiedy on był w Polsce. Ja tą historię przedstawię tak, jak... No ja też ją znam, tak? On ma... narzeczoną, nie wiem, czy to jest już jego żona, czy to już była jego żona, nie, dokładnie nie wiem, Polkę. I rodzina jej, czy ona sama, gdzieś pochodzą ze Słupska stricte, czy gdzieś obok Słupska i znajomy, który gdzieś niedaleko obok mnie mieszka, no powiedział tak naprawdę mi, że przyjeżdża taki zawodnik, tak, jest w Polsce z NBA i chciałbym gdzieś tutaj potrenować przygotować się, utrzymać jakąś tam swoją formę. Wrzuciłem tam, teraz możesz mówić, wrzuciłem ten... To zdjęcie? To zdjęcie, ty tego nie widzisz, ale ja tutaj wrzucam. Sobie pomyślałem, co on gada w ogóle? Zasłonię może te dzieci, bo sobie ktoś nie będzie żyć, chociaż tak ktoś zobaczył. Co on sobie gada w ogóle, jaki zawodnik z NBA tu przyjeżdża? Wiesz, powiedział mi imię, nazwisko, faktycznie, no przecież znam, bo gdzieś tam, no wiedziałeś, kto to jest. Przecież mówię, kurde, gościu zarabia tyle pieniędzy, on w Polsce, co on tutaj robi? No. No i wiesz, on załatwi jakąś halę, faktycznie.
fizycznie. On poprosił po prostu, wiedział, że ja gram w kosza, że tam, żeby jemu pomóc po prostu w treningu. A skąd wiedział, że grasz w kosza? No bo jest, sąsiadem jest moim, no wiesz, mieszkałem niedaleko siebie, no to wiedział, że jestem tak? koszykarzem. Znaczy nie on. W sensie aha, dobra, ten sąsiad, ja który na mieszka... Nie, mówię, ten sąsiad, który mieszka obok mnie, no bo to jest gdzieś tam okay. jakaś, wiesz, rodzina tej żony czy dziewczyny Brogdona, nie? No i załatwił halę, ja przyszedłem na tą halę, jego nie ma, mówię, co? On chyba coś pomylił w ogóle, to nie jest, pewnie ktoś przyjdzie, może jakiś tam chłopak przyjechał ze Stanów i ty, no ale wchodzi naprawdę on, nie? Z jakimś tam swoim bratem czy z kim. Zgłupiałeś, tak? No i zgłupiałem, wiesz, chwilę tam się, wiesz, pogadaliśmy chwilę przed treningiem, wiesz, no bo on wiedział, że ja przyjdę, że tam gdzieś tam ktoś przyjdzie, że nie jest, że ja stricte ja, tylko że ktoś przyjdzie i jemu pomoże w treningu. No i ustaliliśmy, co tam robimy, wiesz, tam, no po prostu taki trening zrobiliśmy ale trochę koszykarski. No za fryty, za to, że sobie fotkę zniszczyliłem, pionę przybiłem, wiesz, i tyle z tego było, a potem, wiesz, urosło to do tego, że wszyscy do mnie dzwonili i jak ja stawiłem zdjęcie, bo ja się jego też zapytałem, czy ja mogę wstawić to zdjęcie z nim, żeby, no nie pochwalić wiem. Się, tak. normalne. To no normalne, no wiadomo, ale też nie chciałem tak walnąć na chama, że przyjechał gościu z NBA, a ja z nim falę zdjęcia, on, wiesz, będzie miał pretensje jakieś, bo może on chce zostać tutaj anonimowo. No i tak wyszło, a potem wszyscy do mnie dzwonili, że, wiesz, gościu z NBA w ogóle tam już urosło do takich rozmiarów, że trochę to zostało dużo dopowiedziane do tego, a to po prostu zwykły trening. Ja to mu jeden trening był? Tak, jeden trening, no bo ja wtedy my zmieliśmy sezon już. A teraz znowu będzie? Nie wiesz. Nie mam pojęcia, nie mam kontaktu ani, no wiesz. Ale co, nie... zasłony mu stawiałeś, czy co? No bardziej byłem na takiej zasadzie jako trener po prostu. No wiesz, to nie jest ciężko przeprowadzić trening. A to jest jaki trening mu zaserwowałeś? Opowiedz. No słuchaj, no wiesz, wszystkie tam jakieś elementy z kozłowaniem, jakieś takie, wiesz, proste najpierw lay-upy, czucie piłki takie najpierw, potem różne rzeczy tam, tak jak na jego pozycję, który gościu, który gra z piłką, który rozwiązuje akcję pick and roll, który rzuca po koźle, który gdzieś tam, wiesz, jakieś typu penetracje gdzieś tam trochę na kontakcie, żeby mu dać tego kontaktu takiego, żeby... To taki indywidualny trening, wiesz. Pewne rzeczy nawet, dobra, nie wiem, czy to zabrzmiało, ale pewne rzeczy z tego, co z nim rozmawiałem, to nawet mówię, kurczę, takie rzeczy tam, wiesz, trochę elementów takich też mu dałem, gdzie sam robię pod koszem, bo on jest... Nie wiedział. Nie, nawet nie o to, że nie wiedział, ale mówi, o, Sabonis taki, bo on grał wtedy w Indianie z Sabonisem. A poszedł chyba do Boston, mi się wydaje. Potem do Bostonu, ale jeszcze był wtedy w Indianie chyba i z Sabonisem wtedy grał i mówił, o, to tam to takie europejskie, mówi, bo Sabonis takie rzeczy tam robi, wiesz, widać było jakość? No wiesz, widać było, że kontrola piłki, ten rzut, swoboda, no i przede wszystkim ciało, nie? On był po prostu na swój wzrost, gdzie tam 1,95 m, on trochę niższy ode mnie, ale no to jest zawodnik obwodowy, rozgrywający tak naprawdę, a miał, wiesz, ciało, silny gościu po prostu i no na tym przewagę robią, nie? Ale w Polsce łatwo by nie miał w naszej polskiej lidze. Poszli z nim, wiesz. Powiem ci, jeden na jeden bym go skręcił, nie? Jeszcze tam, wiesz, z tymi haczykami, dupcia, nie wiadomo, to jest co innego, nie? Jakbym go obronił tam w parę razy, to bym go skręcił, tak sobie myślę. Nie, żartuję, oczywiście, ale... Przyjechałby do Słupska, do pełnej hali z Boston Celtics. Ale wiesz, bardzo, bardzo normalny, wydawał się skromnym gościem, który uśmiechnięty, nie miał problemu, żeby zrobić zdjęcie, chwilę porozmawiać, pionę przybić i jak robiliśmy trening, to kompletnie nie miał żadnych, wiesz, takie zaangażowanie po prostu. To było ważne, że prosta komunikacja, nie? 2 godziny wybiły, ale lecimy dalej. Bo musimy odpowiedzieć na te pytanka. Jak z bicza strzelił. Franki, co byś zmienił w PLK pod kątem organizacyjnym? Było, tak? Może nie było. Co byś zmienił? Pod kątem organizacyjnym? No. Wiesz, no dużo klubów jest już na lepszym poziomie organizacyjnym niż to było zmienił? Kiedyś. Co bym zmienił? Myślę, że chciałbym więcej tej koszykówki, żeby było, po prostu, żeby o niej się mówiło. Nie wiem, czy to jest kwestia organizacyjna PLK, czy to jest kwestia tego, że wynik musi być reprezentacji, ale wynik teraz trochę był tej reprezentacji, a dalej mi się wydaje, że za mało było tego wszystkiego w mediach, pchania tego wszystkiego koszykówki, żeby ona była bardziej popularna, żeby... Tak jak iść w stronę siatkówki. Chciałbym, żeby nasza liga, koszykówka ogólnie jako dyscyplina dorównała kiedyś siatkówce. Nie? Dobra, a nie za dużo drużyn? Ciężki temat, bo niektórzy mówią, żeby było mniej, niektórzy mówią, żeby było więcej. Z kolei jak chcesz więcej, skąd wziąć zawodników tych jakościowych? No ja mówię, czy to nie lepiej, jakby było 14, nawet 12, ale elita. Ale jak są drużyny, które chcą grać w tej ekstraklasie, które... To muszą sobie to wywalczyć. No to niech sobie wywalczą, ale teraz nie wiem, czy to zmniejszać, wiesz. Jak na dobrym poziomie organizacyjnym, no ale to jest też otwarta kwestia. Ja nie mówię tak, bo to jest, tu jest dużo za i przeciw. I... A wtedy w pierwszej lidze też takie głosy, znaczy gdzieś tam dyskutowaliśmy, że fajną opcją by było, że w pierwszej lidze, żeby były dwie grupy,
I to też prezesi by przynajmniej w tym sezonie zasadniczym zeszli z kosztów, nie musieliby jeździć, wiesz, mocno na południe. Możliwe, no to by było jakieś rozwiązanie. To na pewno to by było jakieś rozwiązanie, kto wie, czy to było, nie było dobre. Nawet nie wiem, czy w pierwszej lidze nie powinno być dwóch obcokrajowców. Na pewno dobrze, że jest jeden. Tak, ale to ktoś tam przekornie wrzucił chyba nam na grupie na Facebooku, że obcokrajowcy tak zdominowali pod względem punktów, że są... Aż tak nie obserwuję tej pierwszej ligi, szczerze, ale chciałbym też, żeby było tak, żeby więcej zawodników z pierwszej ligi, którzy są wyróżniający, spróbowali siły w ekstraklasie. Ja wiem, jak to jest, że oni patrzą przez pryzmat taki, że ja tam mam pewne minuty, pieniądze mam porównywalne, albo nawet czasami lepsze, a przyjdę do ekstraklasy, to nie dość, że mam mniejsze pieniądze, to jeszcze nie mam minut. I ja to w pełni rozumiem. Chodzi mi o to, żeby nawet kluby z ekstraklasy czasami może chętniej sięgały po tych zawodników, żeby im dać szansę. Nie tylko po to, żeby uzupełnić skład, bo wiem, że jest kilku fajnych graczy w pierwszej lidze, którzy może i poradziliby sobie w tej ekstraklasie. Maciej, grubba, jak wspominasz czas spędzony w Treflu? Odpowiadałeś. Już pewnie dużo mówię. No to jest mega, no. Pierwszy pobyt moje teraz, ostatnie 4 lata w Treflu. No już mówiłem, no Trefl jako organizacja, jako klub, jako ludzie, którzy tam pracują, no to jest top dla mnie polskiej ligi. Nie? Dziękuję ci za grę, za te kilka lat w Treflu. Pozdrowienia dla was, pozdrawiamy. Lutek 82, to fajne pytanie. Przepis o młodzieżowcu w drugiej kwarcie. Już wyświetlam na pełen ekran. Ile dało tobie granie wtedy w czarnych i czy był to czas, w którym twoja kariera wyraźnie przyspieszyła? Jak teraz postrzegasz przepisy ochronne Polaków, PLK, PL i Pierwsza Liga Kosz? No to jest też na pewno kontrowersyjny trochę temat. Już teraz mówię nie o młodzieżowcu, bo to było chyba przez jeden sezon. Ty się nie łapałeś na to, nie? Bo to było niesprawiedliwe. Ja wiem. Wiesz, dla mnie o tyle to było... Inaczej, ja się może z tego trochę wytłumaczę, bo ja nie tylko grałem w tej drugiej kwarcie. Były zespoły, które brały tego młodzieżowca i on grał te 10 minut tylko w tej drugiej kwarcie, nie? Ale ja nie byłem wtedy zawodnikiem takim, że grałem tylko w tej drugiej kwarcie, tylko ja też grałem w innych częściach meczu i jakby to na moją obronę jest. Nie, ale tak było to. Ale patrzę też trochę przez pryzmat tego młodzieżowca, że jednak tych zawodników z tego mojego rocznika i którzy wtedy grali, trochę zostało w tej lidze, bo ja patrzę, że jestem ja, był Marcin Dudkiewicz, jest Paweł Kikowski, jest Wołek, był Bartek Bochno nawet, który przez ileś tam lat grał. Pewnie kogoś tam jeszcze nie wymienię, ale było trochę... Bo patrzyłem na ten Didiego, wymieniałeś. Didi też był. Więc było trochę tych zawodników, którzy możliwe, że też dzięki temu przepisowi dostali jakąś szansę i gdzieś tam dalej zostali w ekstraklasie i przecież to są gracze, którzy też grali w reprezentacji też. Więc, ale ja bym z tym nie wracał, bo to jest, moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, żeby w ten sposób pchać młodych zawodników do tego, żeby oni grali. Tak samo nie wiem, czy do końca ten przepis o tym Polaku, czy o dwóch Polakach był dobry, bo wiadomo, no wiem, ze strony zawodników to jest dobre. Ja też na tym na pewno korzystałem, ale no, tak jak kluby mówiły, że ta koszta i w ogóle, nie wiem do czego. Mi się podobał w ogóle, ten okres, kiedy był ten przepis o czterech zawodnikach zagranicznych. I masz, to były lata 90. Załatwiony temat. Zobacz sytuację, że masz czterech zawodników, czyli automatycznie jeden Polak musi być cały czas na boisku. Sześciu musisz mieć w składzie, bo masz 10, tak? Sześciu Polaków musi mieć w składzie, jeden automatycznie jest cały czas na boisku. Czterech tych zagranicznych niech gra po 30 minut. To i tak jest dużo. Czyli zostaje następne 40 minut dla następnego Polaka na boisku. Czyli masz dwóch już tak naprawdę podczas grania na boisku. A wiadomo, zdarzają się kontuzje, zdarzają się faule, więc znowu musisz mieć jakichś jakościowych Polaków w tej rotacji. Więc myślę, że to by było, też by dało Polakom tą możliwość grania. Ale no nie wiem, czy jest na to szansa. Kiedy jest okienko transferowe otwarte? Zaraz się kończy, za parę dni. A ja bym zamknął je z końcem lutego. Tam dał jeszcze czas. Z pierwszej lidy jest chyba 15 stycznia. W Pucharze jeszcze może się coś zdarzyć, kontuzja, tfu. No to jest nie fair dla to, co byś można zmienić. To jest nie fair dla drużyn, które mają mniej pieniędzy. Kombinują jak mogą z transferami, a nagle przychodzi, wiesz, zastrzyk jakiejś gotówki od sponsora, pyk, zawodnik i zmieniasz oblicze sezonu. No, to powinno tak być szybciej ucięte, żeby było sprawiedliwie i wyrównane. No to jest, wiesz, to jest ciężkie pytanie do tutaj, no, każdy będzie miał swoje racje jakieś. Sprawiedliwe czy nie by było z punktu widzenia trenerów, budowania drużyny, kibiców? No masz więcej czasu, żeby z tym zespołem popracować, a dwa, że masz no jakby dla tych zawodników, którzy są już tak mi się spokojną głowę, nie?
Wandal z Karłowic. W jakim klubie i w jakim sezonie miałeś najwyższy kontrakt? Czyli przechodzimy do pieniędzy. No. Nie, to też już tam chyba, to chyba wiadomo, no największy kontrakt miałem w Szczecinie. Ale to też, tam miałem dwuletni kontrakt, co prawda, tylko że ja tam byłem rok, bo potem z tego drugiego... Ale płatne roku... dwa lata? Nie. Ja z tego drugiego roku zrezygnowałem, bo nie jakoś sportowo po prostu gdzieś tam się nie za bardzo czułem i przeszedłem wtedy do Włocławka, ale też wokół tego kontraktu tam już było. Pamiętam ten okres, to też urosło. Wcale nie były to takie pieniądze, jak tam się mówiło. Nie było tam tylu zer, co już dzisiaj wspominaliśmy. Ale tam miałem najwyższy kontrakt. Tak, jeśli miałbym powiedzieć z sezonu jednego, to faktycznie tam był najwyższy. No. Blazo, jaki jest najlepszy trener, z jakim pracowałeś w swojej karierze? Też ciężko odpowiedzieć, bo było tych trenerów trochę. Mam dużo, dużo trenerów mam sentyment. No i na pewno tutaj wstawię Igora. Tak jak mówiłem, to jest dla mnie pod względem przygotowania, pracy i wiedzy taktycznej, to jest na pewno jeden z najlepszych trenerów. Pamiętasz, to my byliśmy razem w Turowie, to był trener Obradowicz. Nie? Chwilę on tam był. On sobie tam jakby to nie wyszło tam wtedy. To tam ogólnie było słabo, no ale zobacz, jaką on zrobił karierę. Gdzie on teraz jest? Przez Monaco prowadzi zespół w Eurolidze i dobrze im idzie, największe gwiazdy euroligowe. On się wkurzał, bo widział, jakich tam ma zawodników. No dlatego pewnie on się trochę nie odnalazł. On się trochę nie odnalazł. Pamiętasz, piłkę kopnął. Pamiętasz temu, okres przygotowawczy, to ja byłem i ty tak naprawdę z gości, a reszta to była. Zobaczył nas się, a potem przyjechali ci Amerykanie, to zaczął. Z jednej strony ich opieprzał, tak. Wykopywał im piłkę, tak. Tak. Potem mu koszulkę z Berlina. Ale pamiętasz, ja nie wiem, to był pierwszy trener, którego zobaczyłem, że u niego się nie pokazywało zagrywek. Nie wiem, czy ty to pamiętasz. U niego było coś takiego, że ćwiczyliśmy od początku. W ogóle to był pierwszy też trener, u którego jak zaczynał się trening o 18, dajmy na to, to on powiedział, że wy macie być gotowi już. I my zaczynaliśmy czasem od 18, 1-1 graliśmy na przykład. Tak, tam 10 minut przed to kazał kozłować. To już miałeś, ty miałeś czas przed treningiem, żeby się rozgrzać, przygotować do treningu. Jak była, wybijała godzina treningu, to mieliśmy już, normalnie jechaliśmy. Tam nie było, że rozgrzewka najpierw, jakieś tam przewagi, potem jakieś rozciąganie, już teraz to dynamiczne, kiedyś to pamiętasz się rozciągało, że się siedziało, ale u niego to było w ten sposób, więc... Dynamiczne w siedzeniu. Ale pamiętam też, że my trenowaliśmy, jak robiliśmy zagrywki 5-0, zawsze to było na takim speedzie totalnym i często było tak, że ja to pamiętam, że my nie pokazywaliśmy zagrywek, że miałeś po tym ustawieniu, jak tam się... to miałeś wyłapać, co jest za zagrywka. To było trudne, pamiętam, ale, no ale on się nie odnalazł trochę w tych naszych realiach. Nie, no ale wiesz, ja mówię, że śmieję się, że nas młodych zobaczył, ale przecież tam Adam Wójcik, no Robert nie, Wilka, przecież to było cała, Krzysiek Roszyk przecież. Konrad cała... Wysocki wtedy chyba w Polsce tak, pierwszy rok, nie? Tak, tam byli bardzo... Michael Wright no, potem kurde, był. To był kozak, nie? To był gościu, ja pierdolę, to był gracz naprawdę. Ja to na treningach się z nim obijałem cały czas. Pamiętam, że się z nim często kryłem na treningach i no, jeździł ze mną strasznie. On był dla mnie nie do zatrzymania, ale to była taka szkoła mega dla mnie. A pamiętasz, a bo ty zostałeś do końca do Wocławka? Nie, ja w styczniu też odszedłem, też przyszedłem. Bo ja pamiętam, no dobra, wtedy na moich pozycjach to był Adam, był Wicia i był Michael Wright. No to dobra, ja byłem tam gdzieś czwartym, takim czasem dostałem i no to się obijałem. Tak, no ja niedużo grałem, ale jeszcze, wiesz, chociaż na treningach uczestniczyłem, a wywalili Obradowicza. I przyszedł trener Urlep. I pamiętam to, że trener Urlep od razu sobie ściągnął jeszcze dwóch swoich wysokich, jakichś Amerykanów. No ja już wiedziałem, że wtedy, no co jak ja jestem tam, on swoje ściąga sobie dwóch, ma jeszcze tutaj takich gości, no to już dla mnie miejsca nie ma. Ja wtedy do Słupska wróciłem w połowie sezonu. Chciałem zapytać, czy się załapałeś jeszcze na kadzidła wokół koszy? Nie, ale jeździł z nami, ale ja się nie dałem tam, nie? O, to było jedyne było coś takiego, pamiętam, dałeś rękę. Nie możesz jeść tego i tego, bo ręka ci się poci, że coś, wiesz, takie były ten, albo siedział, pamiętam, siedział Magik we Włocławku, pojechaliśmy na mecz, my trenujemy to przed meczem. To mówię o kadzidle, przecież ja byłem we Włocławku. Byłeś, no właśnie. Przed rzutówką. Ale przed rzutówką, na rannym treningu on siedział, ale to nawet nie pamiętam tego kadzidła, tylko siedzi na trybunach sam, bo to jest cała pusta rzutówka, jakaś tam medytacja, nie wiem, co to za czary odchodziły. Ale załapałem się, to u trenera Urlepa. To będzie specjalny odcinek, ja go kiedyś przygotuję o takich właśnie opowieściach, skrypty. Ale to musisz tu lepszy klimat zrobić, taką, wiesz, puścić taki, on taki... No ale kto by tu jeszcze się... Musiałoby, ale to nas ci zawodnicy, no to musiałby być Robert Witka pewnie, który Wicia u niego miał gdzieś w Śląsku, może Stefan. O trzymaniu na przykład akumulatora między nogami, żeby się ładować, to są dopiero... Ale robiłeś historii. Te rzeczy takie, jakieś wszystko tam te palce robiłem. Były? Wszystko robiłem, na co, żeby... Na rzut coś było, tak? Wszystko robiłem, żeby grać. Słuchaj, no dzisiaj powiem ci szczerze, że... Ale wierzysz w takie tego typu... Tak, już odbiegając, czy wierzysz w tego typu rzeczy, takie na przykład właśnie...
Teraz tak, w sporcie, uważam, z perspektywy czasu, wymknęło się to spod kontroli, bo jako młody zawodnik tak bardzo chciałem grać, że to, co trener kazał, czy tam pan czarodziej, no, czy okay. pan magik, czy ale pan no, Bielner, z tego, z tych lat doświadczenia, czy to było dobre, nie, że nie, sobie to wbijałeś do głowy. Nie może taka rzecz przesłaniać treningu i pracy. To może być dodatek, jak ktoś chce, ale nie narzucany. I to w zupełności się z tobą zgadzam. I no i tyle. A to będzie specjalny odcinek, bo ja muszę przygotować wszystkie historie. No, no to by było dobre, to w sumie... No bo nie może być tak, że młody chłopak bardziej myśli o tym, czy trzyma rękę na głowie, czy tak, na dupie, tak. czy na... Czy przeczyta książkę, czy nie wiem, co tam, zrobi jakąś swoją rutynę, nie wiem, jakąś tam... No, czy się zesra przed meczem, wiesz, dobrze, czy nie. I wtedy będzie mu nie. lepiej się grało albo gorzej, trening, tak? Trening, praca najważniejsza, przygotowanie mentalne oczywiście bardzo ważne. Oczywiście nie ujmuję tutaj pracy psychologa sportowego, bo to jakby jest... Nie mówimy o psychologu. Jasne, że tak. To były czary mary. Ja to nazywam czary, tak. Takie czary, które... No nie wiem, czy to jest dobre dla zaprzątania sobie głowy jakby przygotowaniem do meczu i wydaje mi się, że to jest za dużo. Tak. Przejmowanie się tego typu rzeczami. Ale żeśmy zagwozdkę zrobili. Wrócimy do tematu kiedyś, ale pozbieram wszystkie anegdoty. To będzie się działo. Nie uwierzycie, co się działo. Biboletti, czy gdyby w sezonie sopockim, cudem nie uratowali się przed spadkiem, zszedłbyś ligę niżej? No to ciężkie pytanie. Nie wiem, co by było. Dobrze, że nie muszę na to odpowiadać w ten sposób, że tak się stało. Po prostu tak się nie stało i miałem problem z głowy. Ale ja nie wiem, czy ja nie miałem tam zapisu w kontrakcie też takiego, to był taki, nie wiem, bo czasem tak jest w kontrakcie, że jak zespół gdzieś tam spadnie z ligi, to kontrakt jest rozwiązany. Ja miałem wtedy 3-letni kontrakt, więc nie wiem, czy tak by nie było, że kontrakt wtedy nie wchodzi w życie, że klub tak się jakoś tam zabezpiecza, ale ja nie pamiętam, ale... A myślę, że powinno być tak, że jak się spadło z ligi, to jedną wypłatę się powinno oddać? Tak jak samo się dostaje jedną za mistrzostwo. W sumie sprawiedliwe z punktu widzenia. Klubu chyba. Albo no nie wiem, czy zawodnika. Klubu zawodnika. Klubu. Wiadomo, że nie. No jak? Wiesz, no nie wiem. No nie, raczej nie. No, raczej nie. Uważam, że powinno się nagrać. Uważam, że tak powinno być. Nie, dzisiaj jakbym robił klub, to mówię, słuchaj, Leon, masz super premię za awans, za mistrzostwo, ale jak spadniesz z ligi, no to musisz mieć karę. Nie, ja się z tym nie zgodzę. Bardziej myślę, że też mogłoby coś być takiego, trochę jak jest chyba w piłce nożnej, że tam jest jakaś podstawa, a są bardzo duże premie za wygrane mecze. To też jest kolejna rzecz, którą też myślę, że byłaby fajna. Że to jest jakaś motywacja wtedy, na pewno to jest motywacja, bo nawet jak teraz, to nie zdradzę chyba, ale jak nawet, nie wszystkie kluby tak mają, ale jakiś klub jak daje jakieś tam premie za mecze wygrane, to są takie kwoty drobne, no to tak naprawdę pójdziesz na dobry obiad i to jest jakby tyle. Nie wiem, jak jest, ale ja tak, jeśli miałem w jakimś klubie premię za mecz wygrany, no to tak było, że to są takie, no wiadomo, dla każdego inny pieniądz jest inny, ale chodzi o to, że to jak pójdziesz do restauracji teraz i zjesz obiad z rodziną, to na tyle wystarczy, nie? Ale bardziej myślę, że jeśli już mówimy o jakichś zmianach w kontraktach, to co najwyżej bym w ten sposób patrzył na to, że to tak. Są, wydaje mi się, że jedyną motywacją to jest to, że za jakiś tam konkretny wynik, premia za konkretny wynik. Jeśli patrzę, to jest z perspektywy czasu. No wiadomo, że zawsze walczysz w swoim kontrakcie, że chcesz dostać coś tam ekstra więcej, tak? Ale no, kluby tak powinny chyba na to patrzeć, nie? Taka dynamiczna rozmowa, 2 godziny, 15 minut, jeszcze 2 pytania zostały krótkie. Kiedy wracasz do gry po kontuzji, pyta Adrian, to już... No możesz... mam nadzieję, że jak najszybciej. No jestem, myślę, bliżej niż dalej. Nie chcę też podawać konkretnej daty, ale jeszcze czeka mnie, przede mną jest, myślę, jedno badanie, jedno zdjęcie rentgenowskie. Czyli nie ma opcji, że Mantas się dzisiaj... jesteśmy po meczu teraz. Jesteśmy po meczu. No myślę, że nie, że dzisiaj nie, bo jeszcze, tak jak wspomniałem wcześniej, nie jestem w ogóle w takim treningu jeszcze 5-5 na kontakcie. Ale myślę, że to już jest niebawem, jak teraz dobrze wszystko wypadnie, to myślę, że będę próbował. Pytanie drugie, nie masz Twittera X-a, to ci je zadam. Czy jest różnica w traktowaniu młodych? Trochę o tym było, nie żeby Leon był stary teraz, a 10-15 lat temu wydawało mi się, że Paweł wchodzi do gry z buta. Bez strachu, czarni grali wtedy o medale, teraz widzę strach w graczach poniżej, w graczach czarnych poniżej 25 roku życia. No to też jest takie pytanie, co było kiedyś. Nie chciałbym tak wracać do tego, bo wiesz, też nie lubię tego, że ktoś kiedyś miał, a kiedyś to było lepiej, a kiedyś to było inaczej, bo było tak i tak. Staram się tak do tego nie podchodzić, po prostu są inne czasy i jest inaczej i trzeba na tych młodych też patrzeć trochę w takim, że oni żyją w takich czasach, oni są wychowani. Niebezpiecznych bardzo. No na pewno jest trochę, jest inaczej. A czy przekornie powiem, że trochę o wszystkim też świadczy to, że ja
że nie ujmując sobie, ale innym graczom, że Kiko, że Chylu, że Adam Chrycaniu, który nomen omen wczoraj zagrał świetny mecz, że my dalej funkcjonujemy w tej lidze i dalej uważam, że potrafimy grać na dobrym poziomie i to też pokazuje, że nie ma tego, że ci młodzi do końca nie wypychają nas, tych starych, z tej naszej ligi. Co dla nas jest jakby dobre, komfortowe, tak, bo możemy dłużej grać, ale to też może też z drugiej strony pokazuje, że to się zmieniło, to przygotowanie i ta koszykówka się zmieniła, to ta świadomość, że dłużej możemy być na takim chodzie jakby. Mhm. Ale tak też popatrz, ilu zawodników takich przez ostatnie 2-3 sezony, takich 10, co tak weszło do ligi i gra tak po 20 minut w meczu. Czy też jest tak, jak rozmawialiśmy wcześniej o tych graczach, którzy robią grę, to teraz rozmawiajmy o tych młodych, którzy tak weszli i tak z buta trochę, tak jak zależy, jest powiedziane. Jak, że młody to co, 20 lat? No, u nas to jest pewnie 20 kilka lat. Dojdziemy, będziemy musieli przesunąć tą granicę do 25, nie? No nie, ale no, nie mówię 18 lat, ale no niech będzie tam 22-23 lata nawet, dajmy. No 25 to już jest taki zawodnik, co... No, u nas dalej jest młody i dalej uważam, że się taki zawodnik może rozwijać. Tak jak u nas mamy na przykład Szymona Wójcika, który ma mega potencjał. Gdzieś tam w meczach pokazuje, czasami ma cięższe momenty, ale dla niego to też jest, bo zobacz, bo to jest dla zawodników charakterystyczne, którzy byli w Stanach i którzy kończyli tam szkoły, że oni przyjeżdżają w wieku 23-24 lat i dopiero dla nich to jest takie zderzenie z profesjonalną koszykówką. I dla Szymona to jest też taki dopiero drugi rok, gdzieś tam, gdzie on zbiera to doświadczenie, zbiera tą naukę. Bo patrząc przez jego pryzmat i jego umiejętności, to potencjał ma, przepraszam, to potencjał ma bardzo duży. Bardzo, to prawda. Teraz jest kwestia jego ukierunkowania, wiesz, też musi, no wiadomo, musi się rozwijać, musi tą świadomość złapać, doświadczenie. I ja mu życzę jak najlepiej, bo jest, ma potencjał naprawdę na niezłe granie, no musi poustawiać tam to wszystko, żeby te klocki zagrały ze sobą, nie? Ostatnie pytanie, Maciej, czy w Słupsku będzie Basket Leon? Tak jak we Wrocławiu zrobił to Kamil Basket Hanas. Będzie? Będzie. Będzie, no to będzie. Mogę na pewno, na pewno ja planuję, żeby koszykówka była w Słupsku. Dobra, też młodzieżowo, mówię, coś tam, powiem, coś, żeby coś fajnego, żeby było, więc zobaczymy. No, Leon zrobi młodzież, a jeżeli będzie Leon chciał, już wie, że jest opcja zrobić... Jeśli będzie na to zapotrzebowanie, Basket to Hanasa, kurczę, fajne. W hali Gryfia z Leonem to była prawdziwa petarda. Przyjedzie Wrocław do Słupska, Słupsk do będziemy Wrocławia. Grali mecze między sobą. Tak, potem się wymieszamy. No to słuchaj, nowe możliwości. Fantazja, to są nowe możliwości. No. Już można się zapisywać. Do mnie piszcie albo do Leona. Na pewno coś wymyślimy, ale dajmy Leonowi skończyć. Leon, 2:20 właśnie. Ale minęło, już kończymy? Tak, już kończymy. Chciałbym się jeszcze ciebie zapytać, twoje marzenia takie sportowe. Zawsze mówię... Jeszcze, sportowe? Jeszcze jakieś masz takie. Chciałbym, wiesz, zawsze chciałem, no trochę mi ten sezon to utrudnił, zawsze chciałem skończyć to na dobrym poziomie, ale to myślę, że to jest dobry poziom, jestem w ekstraklasie, zawsze, no, nigdzie nie grałem za granicą, więc uważam to za swój jakby osobiście dobry poziom i tak myślę, że skończę w tej ekstraklasie. Chciałbym jeszcze wybiec na boisko, o zdrowiu zakończyć sezon, wyrehabilitować się dobrze i być zdrowym. I tak to wszystko potem sobie fajnie wspominać. A jakieś moje marzenia takie, no nie są, to tak jak ci mówiliśmy na początku, czekam na to, co też przyniesie przyszłość. Ja sobie coś tam planuję, ale wiadomo, wszystkiego nie możesz zaplanować. Zobaczymy, co będzie. Myślę, że jakieś możliwości będę miał też, może jakieś możliwości się przede mną otworzą. A wiadomo, no chciałbym, mam fajną rodzinę. Myślę, że fajnie to mi życie się ułożyło, bo przede wszystkim, tak jak mówię, koszykówka, wszystko fajnie, ale ja mam fajną rodzinę, żyjemy sobie szczęśliwie, mam nadzieję, że tak będzie dalej i chciałbym odkrywać jakieś te swoje horyzonty, poszerzać i coś nowego robić. Zobaczymy. Skromny, inteligentny chłopak, bardzo dobry zawodnik. Świetny, świetny koszykarz, no tyle nie, lat. Nie, tyle takie laurki mi nie wystawiają. No, tak... Nie, no słuchaj, no zrobiłeś dużo, osiągnąłeś dużo, bardzo ceniony, boś nie miałeś problemu z żadnymi trenerami. No zawsze, wiesz, zawsze Leon, myślę, że szanowałem. Życzę ci wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i kawał pięknej teraz kariery bez... albo przygody z koszykówką, jak to. Dobra, woli. Może słuchaj, powiążemy, to jakoś będzie. Działamy dalej, do tej kamery możesz pozdrowić. Będzie fajnie.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy tutaj, którzy oglądają Strefę Hanasa. Bardzo dziękuję Kamilowi za to zaproszenie. Świetny, świetny tutaj produkt, program robi, także szacun za to. Trochę prywaty pozdrawiam moją Anię i Franka. Kocham was. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Szybka reklama od Nawierzchni z nawierzchniami Epuflor i teledysk od The Bullseyes. Okay.